Kruku i Krukinio, kruczku i kruczkinio, witam cię bardzo, ale to bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym live streamie, czyli wielkiej powtórce materiału. Materiału w szczególności tego, który już do tej pory zostało przerobiony przez Ciebie. Udało Ci się z nim zapoznać, takie podsumowanie wszystkiego co istotne, ponieważ jesteśmy dzień przed próbną maturą z Chemii w wykonaniu CK, czyli bardzo ważny arkusz, z tego względu, że jakby nie patrzeć, CK również odpowiada za ten oficjalny arkusz, który jest w maju. Więc tutaj może będzie jakaś sugestia co do tego, co faktycznie pojawi się w maju na maturze, co takiego tutaj będzie. No, zaraz zobaczymy, zaraz się dowiemy. Przy okazji, jak już jesteśmy na streamie, to napisz na czacie jedynkę, jeżeli jesteś pierwszy raz i pierwszy raz uczestniczysz w wielkiej powtórce materiału, wielkiej powtórce maturalnej. Jeżeli Udało Ci się opanować całą podstawę programową, napisz 2. Napisz 3, jeżeli nie udało Ci się jeszcze opanować całości materiału, to też jest jak najbardziej w porządku. 4, jeżeli należysz do grona moich zadeklarowanych kruków i krukiń. 5, jeżeli poprawiasz maturę. I szóstkę jeżeli piszesz maturę po raz pierwszy. Oczywiście możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź, także tutaj wszelkie możliwe kombinacje są e, widoczne jak najbardziej. Zaraz zobaczymy. Także wybierz ile tyle odpowiedzi, ile uważasz za słuszne. Pierwszy raz mamy widać tutaj... Wiele osób, które po raz pierwszy pojawiają się na streamie, także teraz to myślę, że to jest dobry moment, w którym można dać znać, że jeżeli stwierdzisz, że treść jak najbardziej ci odpowiada, korzystasz z tego, co tutaj jest i nie chcesz, żeby takie streamy ominęły cię w przyszłości, to możesz jak najbardziej zasubskrybować ten kanał, oznaczyć sobie też go dzwonkiem, żeby dostawać powiadomienia o bieżących streamach. W ten sposób nic nie powinno umknąć Twojej uwadze, tym bardziej że streamy są zapowiadane z wyprzedzeniem, no ale szkoda, jak to umyka. Super, że już jesteś teraz i masz możliwość przyswojenia tej wiedzy, usystematyzowania sobie wszystkiego, co istotne. Widzę, że kolejne osoby do nas dołączają, także witam bardzo serdecznie, Sypią się te odpowiedzi. 1, 3, 6 to widzę, że taka najczęstsza kombinacja, która się tutaj pojawia, czyli jeszcze nie udało się opanować całości materiału. Pierwszy raz ktoś jest na powtórce, także witam serdecznie i maturę piszesz po raz pierwszy, czyli jakby nie patrzeć, mamy skierowanego streama. Można by sobie pomyśleć do tych maturzystów 2023. I to jest ważna rzecz, że oczywiście matura ta jutrzejsza dotyczy podstawy 2023. Ale co ważne, na dzisiejszym streamie również, o widzę, że też pojawiają się kruki, i kruki nie bardzo się cieszę, czyli ta y, czwórka tutaj również pojawia się jako odpowiedź. Tak samo są swoje poprawiające. Super, bardzo dobrze się składa, ponieważ. Dzisiejszy stream to są trzy istotne. Zawsze muszę spojrzeć, jak pokazuję, trzy istotne kruki. Pierwszy to strategia na próbną maturę. Drugi to najczęstsze zagadnienia, które na maturze się pojawiają. I trzeci. Podstawa, porównanie, czym to w ogóle się różni do 2015-2023, ponieważ ja przez okres wakacyjny, jak i no jakby nie patrzeć, teraz też się jeszcze czasem zdarza, dostaję takie pytanie, czy przygotowuję do podstawy 2015 czy 2023. A pokażę Ci, że tych różnic między jedną a drugą wbrew pozorom nie ma aż tak wiele, dlatego jestem przekonany co do tego, że dzisiejszy stream jest zarówno dla maturzystów 2015, jak i 2023. Jak również dla tych osób, które chcą zweryfikować, jakim idą przygotowania. Czy niezależnie od tego, czy masz teraz stwierdzony fakt, OK, dzisiaj zaczynam się uczyć i po prostu już ogarniam ten temat, żeby mieć za sobą. Czy już jesteś na schyłku swoich przygotowań maturalnych i przy końcówce? To jak najbardziej w tym streamie znajdziesz tutaj wartościowe treści dla siebie, konkret, który nas jak najbardziej interesuje i oczywiście dla tych, którzy tych konkretów poszukują co do najnowszego formatu matury. Omówimy sobie te zmiany, co tam do tej pory wiemy, czego możemy się spodziewać i zobaczymy, jak to się sprawdzi również w dniu jutrzejszym. Kto poprowadzi? Jakby nie patrzeć, jestem tutaj w prawym dolnym rogu ekranu, goszczę u ciebie, czyli Tomasz Kruk, pasjonat dydaktyki chemii oraz wystąpień publicznych. Przygotowuję uczniów do matury z chemii właściwie od 2015 roku, czyli można powiedzieć, że już 7 lat ponad, ale ten czas leci, przynajmniej w tej chwili, kiedy to mówię. E, trzycyfrowa liczba kruków na moim koncie i pięciocyfrowa liczba kruczków. Do tego też jestem autorem zajęć program Maturalne Kruczki Chemiczne oraz unikalnej serii streamów Wszechnice. Jeżeli znasz Wszechnice, to napisz: Znam wszechnicę na czacie, będę wiedział, kto kojarzy już ten materiał. Jest on taki bardzo sztandarowy, tutaj można powiedzieć, rozpoznawalny i wiele osób właśnie dowiaduje się o kruczkach poprzez korzystanie z wszechnic. Możesz dać znać, czy są znane wszechnice, czyli znam wszechnicę, albo że nie znam wszechnic, napisać teraz na czacie, zobaczymy, co z tego powstanie za chwilę i oczywiście to, co lubię, to jest jedna rzecz, ale mamy również standardowo opinie internauty w tym miejscu, co prawda opinia sprzed 8 miesięcy, czyli można by sobie pomyśleć, że taka nie za bardzo aktualna, ale pomyślałem, że w sumie może ona dotyczyć też czyjejś sytuacji w tym miejscu, także jak najbardziej będzie się dało tutaj, no, częściu części utożsamić czy to z tym, że mamy tutaj niedużo tego czasu do matury, miesiąc a pięć miesięcy to jest jeszcze trochę różnicy, natomiast myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej w tym miejscu będzie to po prostu y, będzie to po prostu tutaj do, y, no, do uwzględnienia. I teraz tak, nowa tablica, nowe tutaj rzeczy się pojawiają, widzę, że w tym momencie zaznaczałem sobie rysowanie kształtów, także zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj kwestie techniczne zaraz, zaraz wyjdą. Ok, dobra. Przejdźmy sobie do następnej części, bo tutaj jest ważne to, że program maturalny kruczki chemiczne wspomniany wcześniej, to jest taka inicjatywa, taki format przygotowań, którego nie spotkasz nigdzie indziej. Kompleksowo przygotowuje się do matury od A do Z i możesz jeszcze, możesz jeszcze zostać naszym uczniem, dołączyć do grona naszych Kruków i Kruki. Jak to zrobić? Wejdź na tomaszkruk.pl, następnie zapisz się na rozmowę organizacyjną na styczeń w widocznym tam kalendarzu na stronie no i dołącz do programu, przygotuj się do matury. Ta rozmowa jest taką rozmową e, czysto organizacyjną, nie zobowiązuje do dalszej współpracy, także wszystko tutaj zależy od Ciebie, możesz zapoznać się z z pełną ofertą w tym miejscu. Okej, okay. i teraz przejdziemy sobie do dalszej części. Czyli mamy w tym momencie kruka pierwszego. Kruk pierwszy, tak jak sobie już mówiliśmy, to będzie strategia na próbną maturę. Ale zanim sobie przejdziemy do formatu matury, to jeszcze zerknę na czat, co się tutaj zadziało. Widzę, że do tej pory mi się jeszcze przewija. Okej. Okay. Tak Muszę odpowiedzieć na to pytanie. Re, jeden raz na live'a zawsze odpowiadam, czy live będzie zapisany tak jak każdy live na kanale będzie zapisany. Widzę, że tutaj są nasi moderatorzy dzisiejszym Magdalena, e, również jest z nami dostępny przemek, jest również z nami, z nami dostępna Daria tutaj z kruczków chemicznych, z pięknym krukiem na awatarze. Także e, będą, będą też czuwać nad tym, żeby tutaj na live wszystkie odpowiedzi się pojawiały na bieżąco. Mhm. E, Damian daje znać, że nie może uczestniczyć na żywo, niestety obejrzy retransmisję. E, Miłego dnia Dosta dostajemy tutaj OK i od razu jest zachęta do tego, żeby zostać dłużej na kanale. Na kanale. Także zapraszam, jeżeli, jeżeli tutaj. Damian zachęca, to myślę, że warto o tym wspomnieć. O proszę, Kacper Tytanowy się z nami pojawił. Kacper, daj znać jak tam poszło z rekrutacją przy okazji, to chętnie się dowiem ostatecznie jakie te wyniki, bo tam tyle tych rozmów było, że już, że już trochę, trochę zagubiłem wątek, ale widzę, że Kacper Tytanowy jest tutaj razem z nami, także, także bardzo miło. To był zeszłoroczny kruk, także też już zdawał maturę w formacie jeszcze 2022. Startując od października, bardzo szybko też przyrobił podstawę, podstawę programową. Dobra. Tak, widzę, że tutaj znam, 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 trochę nie znam, także warto z, tą z tym formatem się zapoznać. Tutaj też będzie trochę odsyłania do tych treści, które są dostępne na kanale. Ok, widzę, że tutaj też jest Jaś, czyli nasz również zeszłoroczny kruk, tegoroczny kruk, właściwie to krukinia i Julia jest z nami, super. Dobra, lecimy dalej, bo widzę, że w tym momencie już się zebrało sporo osób, a szkoda tylko na czacie się koncentrować, co każdy krok będzie taka chwila na pytania i odpowiedzi, także też będzie można się do tego tutaj odnieść, można swoje pytania i odpowiedzi zadawać na bieżąco, również na czacie będą się pojawiały, jak nie w moim wykonaniu, to w wykonaniu naszych moderatorów dzisiejszych. Jaki jest format matury? W tym momencie mamy stopień 80 minut na około 50 poleceń i tutaj słowo poleceń jest kluczowe, bo zadań z reguły jest tak między 30 parę a 40, no i można by sobie pomyśleć, a jak 30 zadań to łatwiejsza matura, a jak 40 to trudniejsza, bo więcej zadań. Tu nie chodzi o zadania tu chodzi o to ile mamy poleceń, czyli tego co jest punktowane od z reguły jednego do dwóch punktów, chociaż zdarzają się już takie, co nawet mają mi cztery punkty w obecnym formacie. Natomiast ważne jest to, że tego typu poleceń jest około 50, czyli można powiedzieć, że mamy nieco ponad 3 minuty na jedno polecenie i naprawdę jest to dosyć spory ogranicznik czasowy, biorąc pod uwagę, że mamy zarówno przekrojowe zadania w tym miejscu, każdy z nich jest określony jakąś informacją wstępną i co roku pojawia się tak zwany element zaskoczenia. Jeżeli chcesz bardzo dokładnie zapoznać się z formatem samej matury, na co tam Zwracać uwagę co jest istotne, to takiego streama zrobiłem tuż przed tegoroczną maturą 13 maja i on jest jak najbardziej ponadczasowy, aktualny. To jest wszechnica pisania arkusza CKS Chemii. Możecie mnie poprawić i on trwa czy godzinę, czy dwie godziny. Wydaje mi się, że bliżej, coś między godziną a dwoma trwał, możliwe, że dwie. Natomiast tam są wszystkie takie techniczne rzeczy do samego tego pisania arkusza, a my sobie teraz przejdziemy do tego, o co chodzi z elementem zaskoczenia. Chciałbym to omówić tak progresywnie na przykładach od 2017 roku, bo tak się składa, że CKE publikuje co roku z majowego terminu, czy też tego pierwszego terminu w 2020 roku, wiadomo, że on był pandemiczny, więc no, jakby nie patrzeć, był on po prostu przesunięty tam, ale mówi się z tego pierwszego terminu sprawozdanie z egzaminu maturalnego i też są specyficzne takie sprawozdania pod kątem danego przedmiotu, no i tam można sobie wyczytać, jaki był procent rozwiązań danego zadania pod kątem wszystkich maturzystów z całej Polski. Można w ten sposób zbadać nie tylko poziom trudności samych zadań, ale też takie generalne trendy co do tego, na co się zwraca uwagę podczas przygotowania, a na co się nie zwraca uwagi. I przejdziemy sobie po kolei przez te wszystkie elementy zaskoczenia, które tutaj były największe, czyli zadania, które były w najmniejszym procencie rozwiązywane na danym arkuszu. Tutaj mamy zadanie 6 i 15, osiągnęły poziom wykonania kwalifikującej do zadań bardzo trudnych, co to oznacza, że mniej niż 20% maturzystów rozwiązało załoje prawidłowo tutaj też na tej prezentacji są odnośniki do wszystkiego więc Kruki i Krukinie mają już dostępną tą prezentację. A co do tego jak tą prezentację zdobyć będzie informacja na sam koniec. Także tutaj też warto na to zwrócić uwagę że warto być na, do końca bo to będzie bonus który dotyczy tym razem tylko osób które są na żywo więc to od razu daje znać jeżeli jesteś to naprawdę e, warto warto do, do samego końca dotrwać i teraz co się kryło w tym zadaniu. 2017 najtrudniejsze zadanie na arkuszu powtarzam zobacz sobie. Mamy obliczyć wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej w tym miejscu, czyli my tak naprawdę musimy po prostu wyliczyć jakby nie patrzeć, ile tutaj tego amoniaku było względem pozostałych gazów, czyli azotu i wodoru. To jest zwykła reakcja syntezy amoniaku i na tej podstawie po prostu trzeba wszystko sobie oprzeć w tym miejscu, czyli będziemy mieli tak NH3, 2 mole, 3 mole i tak dalej i to jest kwestia przeliczenia, to już na kanale to zadanie jest, jak i wszystkie te z elementem zaskoczenia, ale zauważ, czy to jest takie zadanie, które uchodzi w tym momencie za jakieś bardzo skomplikowane, żeby ustalić, jaki to jest procent mieszaniny? No nie. Ale dlaczego? Ano dlatego, że od 2017 roku, jak to było najtrudniejsze zadanie, we wszystkich zbiorach, różnego rodzaju arkuszach próbnych, oczywiście była inspiracja tym zadaniem, tym typem zadania. I w ten sposób powstało dużo materiału do tego, żeby sobie to zadanie przećwiczyć. No i można by sobie pomyśleć, OK, przećwiczę to zadanie, jestem gotowy do matury, mam dwa punkty w kieszeni. Niestety to nie jest tak jak w przypadku matematyki. Arkusz ewoluuje co roku właściwie. I co się pojawia w kolejnym roku? Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie 14, którego poziom wykonania wyniósł. 9% i było ono również zadaniem obliczeniowym, czyli najczęściej to te obliczeniówki tutaj są taką e, piętoma lesową maturzystów, i co się pojawia w tym miejscu? Mamy po prostu stałą równowagi do wyliczenia na podstawie mieszaniny dwóch gazów. Co było tutaj trudnego? Ta objętość 1 decymetr sześcienny i zauważenie, że chodzi o warunki normalne, że my w ten sposób możemy sobie wyliczyć. Bardzo dużo osób przyjmowało tutaj błędnie, że jak stosunek jest 1 do 4 i 1 decymetr sześcienny, to że tego gazu A jest 20 mola, a tego gazu B jest 0,8 mola, mimo tego, że nie ma do tego podstawy. Tyle ich było, ale w decymetrach sześciennych. I to jest ważna rzecz, że nie mole, a decymetry sześcienne. I te decymetry sześcienne z prawa Avogadro trzeba było sobie przeliczyć na mole. Czyli już łączymy sobie prawo Avogadro i później wyrażenie na stężenie o stałą równowagi. Tutaj też zaszła reakcja odpowiednio. Jakie było stężenie substancji C w stanie równowagi również zostało podane. Więc w ten sposób trzeba było sobie skonstruować tabelkę i to wszystko wyliczyć. Czy teraz takie zadanie uchodziłoby za jakieś niesamowite, trudne i nieszablonowe? No, jakby nie patrzeć, nie, bo zadań na setałom równowagi bardzo podobnych powstało również mnóstwo 2018 roku. CKE to zaserwowało, później różnego rodzaju autorzy wydawnictwa w zbiorach również zaczęły się te zadania pojawiać. Więc to nie jest tak, że ten element zaskoczenia teraz byłby czymś niesamowicie trudnym. On był trudny w dniu pisania matury, bo ktoś mógł się nie spodziewać tego typu zadania w ogóle. Co było w 2019? Również co ciekawe, zadanie rachunkowe, zadanie 11 za jeden punkt, które rekordowo nisko było rozwiązane, bo zaledwie 4%. Zadanie po prostu klasyk, jeżeli tutaj już jesteś na kanale, czyli po prostu wykres kołowy. Nikt nie spodziewał się, że wykres kołowy może się pojawić ze stopniem dysocjacji i wyrażeniem, co do stopnia dysocjacji, ile procent jest tych cząsteczek w stanie równowagi. Więc jak zinterpretować coś, co się widzi po raz pierwszy? No trzeba w dosyć sporym stopniu bazować na tym, co już umiemy, na tych umiejętnościach, które już mamy. I w 2019 roku to było trudne, to było trudne o tyle, że po prostu pierwszy raz coś takiego w ogóle na maturze się pojawiło. Ale znowu, 2019 roku liczba zadań z wykresami kołowymi z wszelkiej maści również wzrosła i zaczęły się one sztandarowo pojawiać, co oznacza, że teraz to zadanie nie byłoby już aż takim kosmicznym zaskoczeniem, jakim było wtedy. Co, że wykres kołowy, tutaj stopień dysocjacji, jak to w ogóle ma zadziałać? A właśnie teraz już jak najbardziej by zadziałało. W 2020, co ciekawe, to jest jedyne miejsce, gdzie nie będzie zadania obliczeniowego, okazało się, że 12% poziom wykonania osiągnęło zadanie 38. To było to, w którym trzeba było narysować wzór polimeru PET. I tutaj jeśli chodzi o ten PET, to mało się mówiło po prostu o tym, że nie ma tylko reakcji polimeryzacji, ale też są reakcje polikondensacji, czyli jakby nie patrzeć, tutaj była reakcja pomiędzy alkoholem, dokładnie glikolem etylenowym, a kwasem. Tereftalowym, czy też kwasem 1,4, benzeno 1,4 dikarboksylowym, tak byśmy go sobie nazywali. I to była reakcja, która po prostu ciągnęła się w nieskończoność. Taka podwójna estryfikacja pomiędzy związkiem, który ma dwie grupy karboksylowe i związkiem, który ma dwie grupy hydroksylowe. I że tutaj też cząsteczka wody podczas tej polikondensacji powstaje w takiej ilości te cząsteczki wody, ile tutaj powstaje nam tych wiązań estrowych. I to było coś bardzo nieszablonowego, w sensie często lekceważyło się to podczas przygotowań do matury, że po prostu no, jest polimeryzacja, tam są alkeny, ale te inne związki. No, no ten PET trzeba było kojarzyć generalnie, był w podstawie programowej, nadal jest, ale jak się okazuje. Wiele osób tutaj nie wiedziało, jak do tego podejść. Rysowało na przykład etanol, albo rysowało jakieś inne związki zupełnie, i po prostu nie było tutaj punktu. Więc też to zadanie było zaskoczeniem. W 2020 roku, tym roku pandemicznym, czy teraz by było? Myślę, że nie, ponieważ też wiele innych polimerów, które są polikondensatami, czy też właśnie polimerami takimi powstającymi podczas polikondensacji, również w tym miejscu zaczęły się systematycznie pojawiać i były regularnie ćwiczone. Czy w ramach zbiorów, czy w ramach arkuszy próbnych, cokolwiek takiego. Oczywiście inspiracją było to zadanie. Co mamy dalej? Najtrudniejszym zadaniem w 2021 roku, czyli w zeszłym roku w maju, okazało się zadanie 34, którego poziom wykonania wyniósł 7% i to było zadanie rachunkowe, może ktoś kojarzy, może ktoś pisał ten arkusz, może dać znać, jeżeli już zdarzyło Ci się napisać ten arkusz. Pewien tripeptyd i reakcja hydrolizy w stężonym kwasie solnym, następnie tutaj te sole, które powstały reagowały z azotanem 5 srebra, wytrącał się osad, masa tego osadu miała nam zasugerować ile dokładnie było tutaj reszt glicyny X i alaniny Y. Nie szablonowe zadanie, wcześniej takiego nie było i nagle trzeba było to policzyć, 7% rozwiązywalności i nagle się okazuje, że no oczywiście da się je rozwiązać, ale jest nieszablonowe, jest tym elementem zaskoczenia. Teraz tych zadań też pojawiło się już całkiem sporo od 2021 roku, więc aż takim zaskoczeniem by nie było, gdyby się pojawiło jeszcze raz i na pewno ten procent rozwiązywalności by wzrósł. Co było w tym roku zaskoczeniem, w 2022? Okazało się, że zadanie 23 i również 10% rozwiązywalności było to zadanie rachunkowe. Znowu obliczenia. I to były obliczenia. Jeżeli ktoś pisał ten arkusz, to może teraz daj znać, że pisał ten arkusz, jak tam poszło. I przy okazji również daj znać, czy udało Ci się to zadanie rozwiązać na maturze, bo to, jeżeli tak, to jesteś w 10% tych osób, które prawidłowo je rozwiązały. Tutaj chodziło o to, żeby wyliczyć zawartość etynu w mieszaninie zawierającej etan, eten i etyn. I jak te reakcje zachodziły tutaj? No po prostu dała reakcja etynu i etenu z bromem, a etan nie reagował i trzeba było po prostu ustalić, jaki był procentowy ten skład tej mieszaniny. Zadanie z płuczką, bardzo nieszablonowe. Z trzema składnikami gazowymi, no i trzeba było sobie z nim poradzić jeszcze pod presją czasu. Jakby nie patrzeć, trudno się dziwić, że taki mały procent osób rozwiązał to zadanie, bo właśnie zawierał on element zaskoczenia. Ale gdyby bardzo podobne zadanie pojawiło się w przyszłym roku, to na pewno więcej osób niż 10% by je rozwiązało, bo też ten typ zadań zaczyna się regularnie pojawiać w różnego rodzaju miejscach, jako te zadania tak zwane naturalne, autorskie, czy jak zwał, tak zwane. W każdym razie da się z tego typu zadaniem zapoznać. Co jest tutaj ważne? W takim elemencie zaskoczenia to jest po prostu co roku to samo, bo ja dostaję pytanie, czy arkusz był łatwy, czy trudny. No i odpowiedź brzmi: No, ciężko to ocenić tak subiektywnie. Można sobie powiedzieć, czy łatwy dla mnie, trudny dla kogoś innego, ale m, też kwestia jest tego, że zawsze ten element zaskoczenia jest kluczową, e, kluczową rzeczą, bo to samo zadanie, ale rok później już będzie łatwiejsze niż to wcześniejsze. I tutaj taki schemat, można powiedzieć, cykl życia tego elementu zaskoczenia zawarłem. Czyli mamy standardowe przygotowania, czy w szkole, czy samodzielnie, czy z korepetytorem, czy na kursie, cokolwiek takiego. Przygotowujesz się. Następnie, co się okazuje, maturzyści idą na maturę i matura zaskakuje maturzystów. Niczym zimia kierowców. Po maturze jest możliwość przećwiczenia się na tym, co było, takiej refleksji. Okej, okay, takie zadanie się pojawiło, no ale to nie będzie tak, że to zadanie też pojawi się w przyszłym roku. Tylko będzie coś, co też będzie po prostu wymagało nie rozwiązania takiego zadania na zasadzie po prostu jeden do jeden kalki, tylko przemyślenia swojego rozwiązania, i to jest właśnie to, czyli znowu może się pojawić coś nieszablonowego, i trzeba to być na to gotowym, idąc na maturę i trzeba to też zaakceptować, że takie zadanie się pojawi i nie jest mierzone, czy to, czy po prostu zdarzyło ci się z nim zmierzyć wcześniej, tylko czy po prostu jesteś w stanie ogarnąć na szybko odpowiedź na podstawie tego, co wiesz, na podstawie własnego krytycznego myślenia, analizy tej informacji i tego, co do tej pory. Udało Ci się opanować, można powiedzieć, że to taki w cudzysłowie wyścig zbrojenia między autorami arkusza a zdającymi, co do tego, co tutaj się będzie pojawiać. No i co roku właśnie taki element się również pojawia. Jak wykorzystać nieszab nieszablonowość na naszą korzyść? Tutaj polecam coś takiego, żeby rozwiązując arkusz, za pierwszym podejściem zaznaczyć sobie te zadania, które są nietypowe, na przykład literą K, jak kruczki. Kruczki, czyli takie właśnie nietypowe zadania, nieszablonowe. Możesz też zaznaczyć oczywiście w dowolny, inny sposób. Te zadania zostaw sobie na sam koniec pisania i dokładnie przeanalizuj wszystkie te zadania już po samym napisaniu arkusza. Oczywiście nie musisz tego robić w maju, po wyjściu z matury, ale mówię o tym jutrzejszym arkuszu. Te zadania, które będą dla ciebie tą literą K, po prostu. Przeanalizuj sobie dokładnie, na spokojnie, o co w nich chodzi, żeby umieć je w przyszłości zrobić i żeby po prostu to była dla Ciebie lekcja. Bardzo ważna rzecz, żeby potraktować to jako lekcję, a nie jako jakiś przymus. No i kwestia oceniania próbnej matury, to jest też ciekawa rzecz, o którą chciałem zapytać na czacie. Czy w Twojej szkole wynik próbnej matury przekłada się na ocenę? Jeżeli poprawiasz maturę, to możesz dać znać, czy jeżeli pisałaś bądź pisałeś próbną maturę w swojej szkole na przykład rok temu czy kiedykolwiek, to czy to też przekładało się na jakąś ocenę z przedmiotu konkretną, czy to była informacja dla Ciebie? Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie na takiej próbie, jak tutaj mamy. A w tym momencie widzę, że jest ponad 500 osób, także myślę, że całkiem sporo w tym miejscu wyjdzie. Były kruk Piotr Cyńkowy się z nami tutaj pojawia. Witam cię serdecznie, Piotrze. U ciebie było 97%, jak dobrze pamiętam na maturze. Okej, okay. Dobra, dobra, dobra. Widzę, że na razie odpowiedzi napływają. Jeszcze sobie szybko zerknę na czat, czy coś tam się nowego pojawiło w tak zwanym międzyczasie. Uh -huh. Coś tam, Kacper, kojarzy Wszechnicę. Wszechnicę tylko. To przez 3 się pisze, ale zakładam, że to pewnie w pośpiechu wyszło. Mhm. Dobra. Co tutaj mamy dalej? Ile minimalnie czasu potrzeba na wyciągnięcie na maturze 80% plus, mając wyłącznie podstawy. To jest bardzo indywidualna kwestia i dlatego omawiamy to na rozmowie, bo jakby nie patrzeć, wszystko zależy od tego, co już się umie. Często na przykład ktoś mówi, że w ogóle dopiero zaczyna od zera, a potem okazuje się, że na maturze w zeszłym roku miał na przykład 50% tak? i chce osiągnąć 80, plus. więc to nie jest tak, że wtedy nic nie umie, tylko już jakieś zagadnienia na start ma. Mhm. Kasper na studia dostał się z pierwszej listy, tam gdzie chciał. Co ciekawe, jestem na roku z innym członkiem kruczków chemicznych i staliśmy się dobrymi kolegami. No to super, a to było tak, że znaliście się wcześniej z programu, czy znaliście się, czy jakby na przykład tutaj był tylko kru kruczkiem bardziej, czyli że korzystał z tych materiałów, które są bezpłatne, to możesz dać znać. Czy jakoś tam wcześniej się minęliście na ETM-ach na przykład? Czy, czy tak po prostu poznaliście się dopiero, dopiero tam. Mhm. OK, co my tutaj mamy? Widzę, że jednak sporo odpowiedzi jest, że nie, że na przykład ktoś tutaj nie miał próbnej. Widzę, OK. Tak. U smacznej herbatki widzę, że jest oceniane. OK. Mhm. Dobra, widzę, że pojawiają się pojedyncze odpowiedzi, że tak, ale tak bym powiedział, że jednak trochę więcej jest na nie. Albo też, że na przykład z niektórych przedmiotów typu z polskiego nie wpisują tylko procenty, ale nie liczą się do średniej. To też jest taka inna strategia. Jeśli ktoś wyraził zgodę, to tak, czyli można w sumie sobie wpisać, jak się ma dobrą ocenę, na przykład to była ciekawa strategia. Jak się ma dobry wynik procentowy, tutaj widzę, że nie, że tak. Tutaj widzę, że bardziej taki pół na pół. U nas się pytają, czy chcemy, jak jest dobry wynik. Okej. Okay. Jako ocena opisowa. Bardzo dobra strategia. Ocena opisowa to jest bardzo dobra praktyka, bo daje ci pewną informację zwrotną co do tego, co umiesz, co do tego, co poprawić, a nie jest tylko cyferką, więc super. Ocena opisowa jak najbardziej na plus. Dobra. Pani od chemii nie chce sprawdzać, najlepsze liceum w województwie. Okej, okay, no to też jest tak, że kwestia umowna, czy sprawdzać będzie, natomiast to jest, że tak powiem, coś, co będziemy mogli sobie też sprawdzić, w razie czego Marta. Także może jeszcze tutaj zostać z nami i powiem na samym końcu streama, jak będzie można sobie sprawdzić właściwie ten arkusz. Czy będą omawiał zadania po krok po kroku? To zależy kiedy i zależy jakie, zależy od sytuacji, bo niektóre podaję jako przykłady, które już są omówione na kanale w różnych miejscach, ale myślę, że pojedyncze zadania się pojawią, takie, które sobie omówimy. Czy warto się przejmować tym wynikiem z próbnych? To może na czacie przy okazji odpowiemy na to pytanie. Czy warto się przejmować wynikiem z tych próbnych matur, czy nie? Ja później się też odniosę do tego bardzo chętnie. To, że nawet coś wam nie pójdzie jutro, nie znaczy, że zdacie słabą maturę. Bardzo dobrze, Grzegorzu. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze tutaj potwierdzi, czy jeszcze inne będą wnioski. Mhm. Dobra, to tak. Ja w ogóle podam bardzo ciekawą rzecz, której warto być świadomym, jeśli chodzi o to ocenianie. To jest, że tak powiem, podstawa prawna do tego stwierdzenia, że przeliczanie wyniku próbnego egzaminu na ocenę szkolną i uwzględnienie w ramach bieżącego oceniania jest bezpodstawne i narusza przepisy oświatowe. Co ciekawe. Tutaj jest dokładny ten artykuł, dokładny link też będzie na prezentacji, gdzie to można znaleźć na umarłych statutach jest to ładnie opisane wszystko tak w prostym ludzkim języku. I tutaj właśnie. No, nie jest coś, co zostało stwierdzone przeze mnie, czy przez jakiegoś nauczyciela, czy przez jakieś stowarzyszenie. To zostało stwierdzone po prostu przez małopolskiego kuratora oświaty w komunikacie, i też no, to jest po prostu przyjęte jako ogólnopolski schemat, że próbne matury nie mogą podlegać ocenie. Owszem, jeżeli to jest kwestia tego, że ktoś na przykład chce dostać dobrą ocenę w zamian za aktywność na tej maturze i godzi się na to, to jest inna sprawa. Ale chodzi o to, że nie można być karanym za to, że napisze się na przykład słabą maturę, i jest to naprawdę bardzo taki patologiczny schemat, w który lepiej nie wpadać, bo jakby nie patrzeć, no jest to dosyć spora presja, a ta matura jutrzejsza ma mieć na zadanie zdiagnozować Cię, w sensie tak jak jest diagnoza, jak się idzie do lekarza, tak samo tutaj diagnozujemy Twoje umiejętności, Twoją wiedzę i tak jakby na tej podstawie jesteś w stanie sobie zweryfikować, co już umiesz, a co jeszcze nie. Nie można być absolutnie za to karanym jakąś oceną negatywną, czy po prostu pod taką presją pisać i tutaj zobaczę, co się jeszcze na czacie pojawiło w kwestii tego pytania. Yy, dobra. Tak, właśnie potraktować jako diagnozę. Mhm, tak. Potraktować jako diagnozę. Nie warto do matury jeszcze dużo czasu, a w kilka miesięcy można naprawdę świetnie się przygotować. Ja niby wiem, że mam się nie przejmować, ale zawiedzenie samej siebie tutaj boli. Do matury można się przygotować dobrze od stycznia. Nie rozumiem, czemu ludzie piszą ją tak słabo, jeśli chodzi o średni wynik. Mhm. Tylko tak, właśnie odniesienie od wyniku matury. Trochę trzeba się przejmować, bo jednak pół roku to nie tak dużo czasu. Ok. Dobra, to jakiś wniosek. 5 miesięcy, no właśnie, że to nie dużo czasu, a kolejne, kolejne tutaj kwestia, która się pojawia na czacie, że pięć miesięcy to chyba dużo czasu. Problem w tym, że to nie próbna matura, tylko test diagnostyczny. O, właśnie, to jest myślę lepiej to ujęte w ten sposób, albo po prostu taka symulacja tego, co na maturze może się pojawić. Też można sobie tak powiedzieć. Mm -hmm. Aha, chodzi o wymówkę, żeby nie sprawdzić, na przykład, czy żeby wpisać. A, żeby wpisać te oceny, że to nie matura, tylko test diagnostyczny. No niestety y, ciężko się z tym zgodzić, bo też trzeba oceniać to, co już było realizowane. A często na maturze może się okazać, że na przykład cukry jeszcze nie są zrealizowane, albo cała podstawa programowa jeszcze nie jest zrealizowana, więc wtedy też to w ogóle nie ma podstawy. Plus takie zmienianie jakby nomenklatury do tego, żeby tutaj obejść sobie ten przepis, no to też jest coś, czego lepiej, czego lepiej nie robić, bo to nie jest tak, że zmienimy sobie nazwę i już nas to nie obowiązuje w tym miejscu, tylko dalej jest to dokładnie próbna matura. I tak jest tutaj uznawana. Aha, zadanie maturalne za całość. No, jeżeli by, to była wspólne, jeżeli by to było wspólne rozwiązanie, a nie tego typu test, to jeszcze miało to więcej sensu jak najbardziej. Więc to też jest coś, w sensie zawsze, jeżeli się dostaje ocenę w szkole, to też warto być tego świadomym, e, można poprosić o uzasadnienie tej oceny, czyli że ona musi coś, coś konkretnego oceniać. W tym przypadku, no to ciężko, żeby oceniała jakieś osiągnięcia edukacyjne, tym bardziej, jak to jest no, zestaw pytań, który ma po prostu diagnozować. Jest to tutaj to jasno podkreślone, e, więc o tym to daję też znać od razu. Mhm. Właśnie, widzę, że tutaj temat biologiczny się przejawia w międzyczasie. Ja mogę też powiedzieć e, o tym od razu, że jeżeli chodzi o e, sytuację, w której e, piszesz próbną maturę, to absolutnie nie przejmuj się wynikiem. Naprawdę. Ja mogę powiedzieć od siebie. Chociażby, jeżeli dobrze pamiętam, w grudniu to była matura, w grudniu, kiedyś były w grudniu te matury próbne, chyba też mi się tak wydaje, albo listopadzie. No w każdym razie, gdzieś tam, w tym jeszcze końcówce roku tego kalendarzowego. Ja postanowiłem z czystej ciekawości napisać dwie próbne matury, i tym razem nie była to z chemii, ale była to matura z biologii i matura próbna z ciekawości z matematyki. Z matematyki w ogóle byłem ciekawy, czy jestem w stanie nauczyć się tak po prostu, żeby sobie do niej podejść. Potem okazało się, że właściwie nie jest mi potrzebna, bo wystarczą dwa przedmioty do rekrutacji. Natomiast z czystej ciekawości poszedłem sobie ją napisać, tak samo biologię, żeby zorientować się, jak mi idzie, żeby sobie powiedzmy wybrać, czy jako drugi przedmiot ten do rekrutacji będę sobie zdawał biologię, czy będę sobie zdawał matematykę. No i okazało się, że biologia rozszerzona, bo została przeze mnie wtedy napisana na jakieś 60%, więc dużo, dużo słabiej niż ta, która poszła później realnie, bo później ten wynik był już odpowiednio dużo wyższy finalny wynik majowy, natomiast. Próbna matura z matematyki ze względu na to, że się nie przygotowywałem w żaden sposób na nią, tylko po prostu poszedłem z ciekawości jak napisać. została napisana na jednocyfrowy wynik, co ciekawe. I okazało się, że to jest dla mnie cenna informacja zwrotna. Dlaczego? No dlatego, że stwierdziłem, że skoro z tego mam jednocyfrowy wynik, a z biologii mam dwucyfrowy wynik, to prościej już będzie po prostu do się tej biologii i w ten sposób sobie ten wynik zdobyć. Więc to była taka informacja zwrotna. Natomiast absolutnie za to podejście do tej matury w żaden sposób nie byłem wtedy oceniany. To też tutaj jasno jestem że tutaj jest to jasno, też prawnie zweryfikowane. Co w trakcie pisania arkusza? W trakcie pisania arkusza przejrzyj łącznie arkusz co najmniej 3 razy. Mamy 180 minut, warto sobie ten czas rozplanować. Co jeszcze dalej trzeba zrobić? Zacznij od najprostszych zadań i zawsze sobie zaznaczaj je. najprostsze literkę N sobie napisz na marginesie. Możesz pisać po arkuszu, możesz sobie notować, podkreślać i tak dalej, tylko nie pisz w miejscu na odpowiedź e, tych notatek na brudno i staraj się nie zakreślić w ten sposób jakichś istotnych danych. Najprostsze N, później sobie pewniaki daj, czyli P to jest taki, najprostszy to jest taki, że po prostu widzisz i na pstryk jesteś w stanie je rozwiązać, natomiast pewniaki to jest taki, w których chwilę przeanalizujesz, ale to jest coś, co znasz generalnie. I te zadania nieschematyczne, czyli tak zwane kruczki. Kruczki K, to już sobie mówiliśmy, rozwiąż pewniaki. Yy, I to jest pierwsza rzecz, którą tutaj trzeba zrobić, żeby rozwiązać sobie najprostsze, później rozwiązać pewniaki w drugim przejściu, takim arkusza, i po zrobieniu sprawdź zrobione najprostsze i pewniaki. Sprawdź sobie te zadania, żeby wiedzieć, na czym stoisz, i żeby mieć pewność, że te zadania są prawidłowo rozwiązane. Dodatkowo podejmij próbę zrobienia kruczków po tym sprawdzeniu najprostszych i pewniaków. Rozwiązuj te zadania ze świadomością, że większość zadań masz już rozwiązane, czyli ok, na przykład najprostsze i pewniaki to jest powiedzmy 70-80% arkusza, czyli ja podchodzę do pozostałych 20-30% załóżmy na tym etapie, yy, procent najtrudniejszych zadań, ale nie ze świadomością, że nie, ja nic nie umiem, jak ja to w ogóle nie zrobię, tego tu będzie problem, później z wynikiem, coś tam. Nie. Podchodzisz do tego w taki sposób, że po prostu Mówisz sobie OK, mam już 70-80% w miarę pewne co do tego, że będą za to punkty. Idę zdobyć pozostałe 20-30%. I to jest zupełnie nastawienie, które nie generuje takiej presji na wynik i można po prostu na spokojnie jeszcze zastanowić się nad tymi zadaniami. Na koniec sprawdź arkusz co najmniej jeden raz. Najkorzystniej sprawdzaj go do końca czasu. Czyli jak już po prostu zrobisz sobie najprostsze, później pewniaki, Później sprawdzisz sobie najprostsze i pewniaki, później podejmiesz próbę zrobienia kruczków, to jeszcze przynajmniej raz sprawdź arkusz. Tak by było najoptymalniej, i to jest coś, co da się wypracować na arkuszu. Jeżeli nie uda ci się tego zrobić jutro, nie przejmuj się. To jest coś, co po prostu wypracowuje się na arkuszach, że jesteś w stanie w tym 3-godzinnym czasie wyrobić się ze wszystkim, co tam jest zawarte. Więc też bierz to pod uwagę, że może ci nie wyjść tak, tutaj jak jest na tym schemacie, ale ważne, żeby podjąć próbę i wiedzieć, na czym stoimy. Po to właśnie ten arkusz jutro jest pisany. Ok. O, pytanie, zaraz sobie do pytań przejdziemy do czatu. Podsumujmy tylko jeszcze kruka pierwszego, czyli pierwsza rzecz, co do tego elementu zaskoczenia. On zawsze będzie i wykorzystaj go na swoją korzyść. Czyli właśnie możemy sobie go jasno oznaczyć i wiedzieć, OK, to jest zaskakujące, nie widziałem, nie widziałem takiego zadania, mogę się z nim teraz zmierzyć na sam koniec. Próbna matura jest jedynie informacją zwrotną dla Ciebie, i nauczyciel nie ma prawa rozliczać Cię z jej wyniku. To sobie tutaj jasno zaznaczyliśmy. I wykorzystaj pisanie arkusza jako symulację prawdziwej matury. Zastosuj strategiczną pracę z arkuszem, którą przed chwilą wymieniłem. Więcej o strategiach, jak skutecznie przygotować się do matury z chemii, rozplanować sobie to wszystko w czasie, znajdujesz, znajduj, znajdziesz sobie na streamie. Teraz link się pojawi na czacie. Jak skutecznie przygotować się do matury z chemii? To był stream, który się pojawił na początku tego roku szkolnego, dokładnie dzień przed startem, 31 sierpnia. I tam są te wszystkie takie strategie związane z rozplanowaniem tego wszystkiego, podejściem, też takim nastawieniem myślowym zawarte. Także zapraszam Cię tam serdecznie, żeby też sobie to obejrzeć w wolnej chwili. No i przejdziemy do pytań po pierwszym kroku, zanim kruk drugi pojawi się, czyli najczęstsze zagadnienia. Ok, trochę na tym czacie jest. Widzę, że tutaj dyskusja biologiczna tak zwana. Dyskusja biologiczna tak zwana. Dalej też. Mhm. Według mnie biologia nie najgorzej, ale drzewo filogenetyczne, widzę, że tutaj z tematem e, umaci. Dobra. I widzę, że się powtarza. O. W chwili stresu na próbnej spróbować medytacji. To jest ciekawa strategia. Można sobie usiąść, po prostu skupić się na oddechu, zamknąć oczy. Nikt nam nie może tego zabronić. To racja. Tym bardziej właśnie jak tak jest, 3 minuty wyciszenia i od razu lepiej. No zależy właśnie na kogo tutaj, jak to działa. Jeżeli ktoś ma to jako sprawdzoną technikę, to myślę, że jak najbardziej to jest dobry pomysł. Co mamy dalej? Próbuję się przewinąć przez tą biologię po drodze. Grzegorz napisał, że zdał chemię na 45% i studiuje kierunek w ogóle niezwiązany z chemią. No to Grzegorz, będziesz poprawiał? Czy przyszedłeś tutaj, żeby tak się zorientować o co chodzi w ogóle w tym streamie? Możesz dać znać z ciekawości. Możesz też dać znać, co tam studiujesz. Dobra. Ok, ok. Widzę, że biologia. Kwiaty fioletowe to mi się z tutaj kojarzy. Ten kwiatek taki charakterystyczny. Myślę, że kruki i kruki nie wiedzą o co chodzi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay przewinięcie przez biologię widzę, że tutaj sporym wyzwaniem jest w tym momencie ale zakładam, że same emocje z tym związane tym bardziej, że nie było takiego omówienia nie było takiego omówienia związanego z samym sam, samą biologią przynajmniej nie słyszałem o takim dobra Przechodzę, przechodzę dalej przez czat, żeby tutaj do jakichś pytań ciekawych się dokopać. Tak, widzę, że pytania też są matmę podstawową, czyli całe teraz po prostu dwa tygodnie pisania próbnych matur. Ok, okej, okay, okej. Okay. Mhm. Dobra, streama można cofnąć w razie czego, to daje znać, bo tutaj się pojawiło pytanie, czy dużo mnie ominęło. Można sobie przyspieszyć i, że tak powiem, próbować dogonić nas w czasie rzeczywistym. Czy będą jakieś powtórki dziś, czy bardziej to taka analiza? Trochę sobie powtórzymy, ogarniemy najważniejszych rzeczy, ale też biorę pod uwagę, że w ciągu całego streama tego, nawet jeżeli by trwał 4 godziny, to i tak wszystko nie powtórzymy. Natomiast ja daję bardzo dużo odnośników do miejsc, w których też da się powtórzyć różne rzeczy, które już są dostępne na kanale. I to jest ważna rzecz, żebyśmy nie robili tak, że ja na przykład będę odtwarzał 4-godzinnego streama, na którym mówiłem konkretne rzeczy. No, to po prostu na przykład odsyłam do tego, że więcej znajdziesz tutaj. Każdy sobie wybiera, co ewentualnie chce poszerzyć yy, jako dodatkową treść ponad ten dzisiejszy stream. Także dzisiejszy stream idzie dość dynamicznie. Mhm. Można zabrać prosty kalkulator, jak najbardziej, można nawet naukowy w obecnej chwili do Matury 2023, tak swoją drogą. E, dobra, widzę, że na ten moment pytania, pytania się pojawiają. Na ile napisałem biologię? To jest dopiero dobre pytanie. Zobaczymy, czy ktoś dobrze śledzi streamy i jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że ta odpowiedź mogła pojawić się na którymś z poprzednich streamów. Także zaraz zobaczymy, czy ktoś tutaj kojarzy tą odpowiedź, ile, na ile napisałem swoją próbną maturę z biologii. A my teraz przejdziemy do kruka drugiego. Kruk drugi, czyli najczęstsze zagadnienia. Ja tutaj to podzieliłem tak w inny sposób niż na poprzedniej powtórce, która była w mi miała miejsce dokładnie w marcu 2021. I też poproszę naszych moderatorów dzisiejszych, żeby wysłać hiperłącze link do tego, żeby tutaj była widoczna ta powtórka 2021, bo tam mamy bardzo dużo odnośników do tego, co też już było omówione tak właśnie dzień przed próbną maturą. Tutaj natomiast. Chciałem się skoncentrować pod nieco innym kątem, jak to wszystko wygląda, czyli procentowo jakie typy zadań najczęściej się pojawiają. I to jest też orientacyjne, bo biorę pod uwagę dwa arkusze w tym miejscu przeanalizowane, czyli Arkusz marzec 2022, który jest pokazowym do matury 2023 i arkusz. Maj 2022, czyli ten, który jest do podstawy 2022. I jak to sobie wymieszamy, to generalnie ta tendencja jest bardzo podobna, obliczeniowych jest nieco ponad 20%. Zadań typu wyjaśni to jest z reguły 8 punktów. Do tego też mamy notację chemiczną, czyli generalnie pisanie równań, reakcji wzorów półstrukturalnych, ogólnie wpisywanie różnego rodzaju takich treści w formie zapisu językiem chemii, można tak powiedzieć. Później co ciekawe, prawie 1 czwarta to są zadania zamknięte, ale to nie są takie zadania zamknięte, testowe ABCD, tylko są różnego rodzaju typy zadań, w których trzeba po prostu wpisać w miarę zamkniętą odpowiedź. No i taki miks więcej niż jeden typ to jest około 10% zadań. Czyli że po prostu dwa typy zadań tutaj łączą się w jeden z tych, które są wymienione. No i jak wygląda sytuacja z obliczeniówkami? Z reguły to są zadania za dwa punkty. Zdarza się oczywiście, że może być za jeden, ale z reguły są za dwa punkty. I zawsze to jest tak, że jeden punkt jest za prawidłową metodę. To nie musi być jedyny słuszny sposób na to, żeby rozwiązać zadanie. Wystarczy, że będzie to logiczna metoda prowadząca do prawidłowego wyniku. Tyle wystarczy. Po prostu trzeba ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawić, tego że my wiemy skąd ten wynik się wziął, wszystkie obliczenia pośrednie znamy i to wystarczy, żeby było uznane za prawidłową metodę. To nie jest tak, że jest tylko jeden. Słuszny sposób na rozwiązywanie zadań obliczeniowych często jest kilka, i po prostu wybierasz ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Nie trzeba wybierać najbardziej zoptymalizowanego czy coś takiego, tylko po prostu wybierasz ten, który jest pod Ciebie dopasowany. Bardzo ważna rzecz. Nie narzucaj sobie sposobu, jakiejś metody rozwiązania, że tylko jest jedna prawidłowa. Mogą być zadania, w których powiedzmy mm, robienie czegoś inną metodą jest bardzo, bardzo długie i czasochłonne, ale to też nie oznacza, że musisz odrzucać tę metodę, tylko możesz wybrać tą, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. I poprawne matematycznie obliczenia. To jest drugi punkt. Czyli pierwszy punkt mamy za metodę, drugi punkt za obliczenia i też wynik trzeba podać z prawidłową jednostką bądź brak tej jednostki trzeba też wykazać, na przykład, jeżeli liczymy PH, jeżeli liczymy stałą równowagi tego typu rzeczy. Co najczęściej pojawia się w przypadku obliczeniówek. No, na przykład zadanie, które mieliśmy w maju 2022. Ono jest omówione na kanale. Tutaj mamy sytuację, w której po prostu liczymy stałą równowagi reakcji, jakby coś wokół tego. Mamy mieszaninę czterech gazów. Któryś z nich zareagował dokładnie A w 20% przereagował, wiemy, jaka jest stężeniowa ta stała równowagi, wynosi 2. I musimy sobie wyliczyć, jaki procent liczby moli wyjściowej mieszaniny stanowiła substancja A. Czyli musimy sobie wyliczyć nie tylko, ile było molowo substancji A, ale ile było też molowo substancji B. Wyliczyć z tego stosunku, jaka to jest zawartość procentowa. Da się to zrobić jak najbardziej, mimo tego to zadanie było też rozwiązywane w niewielkim. Stopniu procentowo, choć ulega, nie ulega wątpliwości, że to jest po prostu takie typowe zadanie. Coś ze stałą równowagi. Stałą równowagi, w szczególności warto sobie tutaj też przećwiczyć. Co do zadania z marca 2022 również jest ono omówione na kanale. Tutaj mamy też ciekawe połączenie, bo po pierwsze zadanie ma cztery punktaż. Druga sprawa jest taka, że trzeba się posłużyć się dodatkowo innymi warunkami niż normalne. Więc będzie korzystanie z równania Klapejrona. Równanie Krapelona do matury 2023 obowiązuje. Bardzo ważna rzecz. Są przeliczenia na masy, są przeliczenia tutaj na mieszaniny tych tlenków. No i mamy wyliczyć tą stężniową, stałą równowagę. Takie zadanie, w którym po prostu wyliczamy KC, również lubi się pojawiać. I trzeba mieć to w szczególności na względzie. Więc też miej to na uwadze. Możemy mieć też takie obliczenia, w których będzie jakieś minimalne wykorzystanie równania Clapeyrona albo jakiegoś jego przekształcenia, bo to jest równanie Clapeyrona, jakbyśmy sobie to zapisali. Stężenie to jest inaczej liczba moli przez objętość, to się równa ciśnienie przez stała gazowa razy temperatura. Jak sobie to przemnożymy na krzyż, to wyjdzie nam, że to się równa PV, równa się nRT. PV równa się nRT i w ten sposób widzimy od razu, że mamy po prostu nasz wzór który kojarzymy jako równanie Clapeyrona. To po prostu było jego przekształcenie. I mimo tego, że równanie Clapeyrona nie było w podstawie, takie zadanie trzeba było rozwiązać w maju 2021 na oficjalnej maturze CKE. Więc warto mieć też na uwadze to, że nawet jak nie obowiązuje, to jakiś temat wokół niego lubi się pojawić ostatnimi czasy. Zadania oparte na stechiometrii natomiast to są takie, które też goszczą na każdym arkuszu. Po prostu weryfikacja tego, czy ogarniamy na bieżąco stechiometry, czy nie jest ona dla nas problematyczna, no to jest taka totalna podstawa chemii. Także obliczenia stechiometryczne i to wszystkie, czyli te związane też na przykład z mieszaninami, z reakcjami współbieżnymi, z tym jak zachodzi tutaj reakcja pod wpływem wydajności, kilkuetapowa tak samo, czyli taka następcza. To też są rzeczy, które trzeba też mieć jak najbardziej na względzie, i to jest taki typ zadań numer 2, który bym tutaj wyróżnił, z pięciu, które mam do wyróżnienia. Więc zadanie 11 z maja 2022 również jest omówione na kanale, w pełnym omówieniu arkusza maja 2022, które pojawiło się w dniu matury, także jest to wszystko konkretnie zawarte. Do tego też mamy zadanie 18 z czerwca 2021, również jest o, na odrębnym filmiku omówione. Na kanale, także też warto sobie po prostu na nie tutaj dodatkowo zerknąć, jak to sobie wszystko ładnie przeliczyć. Woda chlorowa, i mamy sytuację taką, że powstaje tutaj HCl, i tutaj HCl, i mamy wyliczyć sobie stężenie molowe tego kwasu solnego w odpowiednich momentach. Także mamy po prostu dwuetapowy proces, w obydwu etapach powstaje nam HCl, tak naprawdę, i trzeba to po prostu sobie tutaj rozkminić jak najbardziej. Zobojętnianie. Co mamy tutaj w przypadku zobojętniania jako trzeci typ? Reakcja kwas zasada po prostu, ale wyróżnianie tego, co jest w nadmiarze, co jest w niedomiarze, jak te stężenia jonów się zmieniały, ile razy zmalały, ile razy się zwiększyły, to jest coś, co też bardzo często po prostu na każdym arkuszu lubi się pojawić. Więc to jest taki typ numer trzy, który bym tutaj wyróżnił, że również pojawi się na przyszło... na jutrzejszej maturze, chciałem powiedzieć, przyszłorocznej, myślę, że na przyszłorocznej również się pojawi, bo po prostu gości na każdym arkuszu. Inny przykład zobojętnienia z czerwca 2020, czyli mamy tutaj na myśli ten arkusz pandemiczny, również to zadanie jest omówione na kanale, zarówno jako osobny filmik, jak i na streamie. Linki do tego wszystkiego też będą w prezentacji w razie czego dodane, także tutaj nie musisz się o to martwić, że gdzieś tutaj umkną te zadania, jeżeli dostaniesz dostęp do prezentacji, no to wtedy możesz sobie wszystko spokojnie przeklikać i nie musisz się martwić tutaj dodatkowymi, dodatkowymi kwestiami. I tutaj mamy istotną rzecz, że trzeba było wyliczyć pH roztworu, po zobojętnieniu. Czyli w takiej sytuacji, jak mamy na przykład reakcję HCl plus wodor baru, trzeba uwzględnić oczywiście stechymetrię. Trzeba brać pod uwagę też to, że któryś z tych reagentów był w nadmiarze i ten nadmiar trzeba po prostu policzyć jego stężenie po wymieszaniu, czyli po zsumowaniu tych dwóch objętości. Typowe zadanie, które lubi się pojawiać po prostu na każdym arkuszu. Ustalanie wzoru to jest taki czwarty typ, który bym tutaj wyróżnił, i tu mamy sytuację z czerwca 2022. Mamy związek organiczny, który jest pochodną alkanu W cząsteczce tego związku są jednakowe grupy funkcyjne. Ta substancja reaguje ze świeżo strąconym wodorotlenkiem i dwa. 2 Cząsteczka tego związku ma masę, i tutaj ta masa jest podana. Do tego też mamy y, sytuację, w której spalamy całkowicie próbkę tego związku, i jako jedyne produkty powstają CO2 i H2O. Także tutaj mamy całkiem sporo informacji. I teraz tak, ja jeszcze polecam ogólnie takie podejście przy zadaniach, to zaznaczam kruką i krókinią już od dawna, że jeżeli tego typu zadanie rozwiązujesz, to warto sobie najpierw przeczytać polecenie. Oczywiście tu nie była bardzo długa informacja, ale jak informacja będzie długa, zacznij od polecenia, czyli tej pogrubionej części. O co jesteś proszona, bądź proszony w poleceniu, w zadaniu. Jeżeli to jest coś prostego no to wtedy wiesz już czego szukać w tym miejscu. Tutaj trzeba było ustalić wzór półstrukturalny opisanego związku organicznego i oprócz tego ustalenia za dwa punkty, jeszcze był jeden dodatkowy punkt, następnie uzupełnij poniższe zdanie, wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie. Proste zdanie do uzupełnienia, jaka tutaj była barwa tego roztworu. No, i trzeba było sobie zweryfikować, co mamy w ogóle za związek. Jeżeli podczas tego spalania powstawało CO2 i H2O, no to jesteśmy w stanie dość jednoznacznie ustalić, że ten związek składał się na pewno z wodoru węgla i prawdopodobnie jeszcze mógł się składać z tlenu. I żeby sobie to jasno tutaj ustalić, no to potrzebujemy odpowiednich przeliczeń. Pierwsza sprawa to, że cząsteczka ma podaną masę, pozwala nam na przeliczenie, jaką również będzie miała masę molową. W tym miejscu możemy sobie to ustalić w następujący sposób. Bierzemy sobie karty wzorów, tak w ogóle. Karty wzorów ja polecam te kosmiczne do Matury 2023, ale są też te karty wzorów z żółtą okładką 2015, również można sobie z nich skorzystać. I tutaj chodzi o znalezienie i zweryfikowanie sobie, korzystanie z tych kart wzorów jak z mapy, dokładnie tego. Co my tutaj mamy, jeśli chodzi o stałe i chodzi nam o coś takiego jak liczba awogadro, ale również oprócz tego, że mamy liczbę awogadro, to również jako stała pojawia nam się masa, jednostka masy atomowej. Jednostka masy atomowej, która jest podana w kartach wzorów następująco. Tutaj mamy bardzo dużo cyfr po przecinku. Ja sobie to uproszczę: czyli, że 1 unit to jest po prostu innymi słowy, 1,66 Tu mamy 0,5, więc sobie damy 1 razy 10 do minus 27 kg. Kilograma. Kilograma. Więc jak chcemy to sobie zamienić na gramy, mnożymy razy 1000, i tutaj robi nam się z tego 10 do 24 grama. Minus 10 do 24 g. I to jest coś, co możemy tutaj użyć w proporcji. Skoro 1 unit to jest dokładnie tyle, no to pytanie brzmi. Jak ta cząsteczka waży 1,53 razy 10 do minus 22 grama, to pytanie brzmi, ile ona waży unitów. No i w ten sposób możemy sobie to wyliczyć. 1,53 razy 10 do potęgi minus 22 możemy sobie podzielić następnie przez 1,661 razy 10 do potęgi minus 24. I tutaj wyjdzie nam, że to jest, jeszcze raz sobie to szybko zweryfikuję z 10 do potęgi minus 24. Wyjdzie nam, że ten x jest równy około 92 unity. To już jest całkiem solidna wskazówka co do tego, co tutaj się zadziała. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, która się przydaje przy ustaleniach wzorów i warto kojarzyć po prostu ten patent, ten sposób, tą technikę. Otóż w tym miejscu możemy sobie jasno ustalić jedną rzecz. Jak zachodziła ta reakcja, nie wiemy, czy tutaj znajdował się w tym związku tlen, ale możemy sobie założyć, że potencjalnie może się znajdować, więc sobie zapiszmy taki wzór CXHYOZ. Jest reakcja z tlenem i to jest schemat. Generalnie nie dopisujemy do niego współczynników stechiometrycznych, powstaje CO2 i H2. Nie interesują nas w tym momencie aż tak bardzo te współczynniki stechiometryczne. Interesuje nas nieco inna rzecz, którą możemy sobie tutaj wyróżnić. Zauważ, że jedyne źródło węgla po lewej stronie równania reakcji to. Ten związek organiczny. Natomiast jedyne źródło węgla po prawej stronie równania reakcji to CO2. Więc, jeżeli policzymy, jaka jest masa węgla w CO2, to od razu będziemy wiedzieli, jaka jest masa węgla w tym związku organicznym. I to możemy sobie tutaj jednoznacznie ustalić, bo wiemy, ile powstało gramów CO2. 44 gramy CO2, czyli 1 mol innymi słowy, bo to jest masa molowa CO2, zawiera 12 gramów węgla. A 1,98 g CO2, ile będzie tego węgla zawierać? No możemy sobie to ustalić jako X1. I ten X1 będzie równy dokładnie, tutaj będzie to 1,98 razy 12 przez 44. Wychodzi, że to jest 0,54 g. I w analogiczny sposób możemy policzyć kwestię wodoru. No bo zauważ, jednej źródło wodoru po lewej stronie równania reakcji to... Ten związek organiczny, a po prawej stronie woda. Wiemy, jaką masę ma woda? Wiemy, jaką masę ma ten związek, więc też możemy sobie wyliczyć, jaka będzie masa wodoru. Skoro w wyniku tej reakcji otrzymano wodę, woda na 18 gramów, czyli na 1 mol zawiera 2 gramy wodoru. W takim razie pytanie brzmi, ile tu będzie gramów wodoru? Możemy sobie to oznaczyć jako X2, jeżeli tutaj tej wody w tym miejscu mamy 1,08 g. Wyliczamy X2 i wychodzi nam, że to jest 1,08 razy 2 przez 18 i wychodzi, że to jest 12, grama. Tyle musiało nam tutaj powstać. I teraz ważna rzecz. Ta masa, jak sobie ją zsumujemy, no to nie będzie równa tej masie, którą tutaj posiada ten związek. Widzimy, że to jest taka masa. Więc żeby teraz to sobie ustalić, jaka jest masa tlenu w tym związku organicznym. No to musimy od masy całego związku 1,38 g odjąć dodatkowo masę tych dwóch pierwiastków, czyli masę węgla 0,54 i odjąć masę wodoru 12 setnych. 1,38 odjąć 0,54 i odjąć 12 setnych to jest 72 setne g. 0,72 g i to jest faktyczna masa tlenu, no bo tylko te trzy pierwiastki się tutaj znajdowały, jeżeli po, jako produkty powstawało CO2 i H2, i to trzeba sobie umieć rozkminić na podstawie tej informacji, właśnie, że na przykład nie było tutaj azotu. To jest ważne, bo inaczej no to niestety nie da rady bez tego. No i idąc jeszcze dalej w tym miejscu, co my tutaj mamy? Otóż w tym zadaniu jeszcze musimy sobie ustalić, no jaki jest stosunek tego właśnie x do y i do z. -a. Jak to teraz się robiło? Otóż Masę danego pierwiastka, czyli na przykład węgla, 54 setne dzielimy sobie przez masę jednego atomu węgla, czy jednego mola atomów węgla przez 12. I tak samo robimy z wodorem. 12 setnych dzielimy sobie przez no, masę wodoru, tylko nie cząsteczki, czyli tylko atomu wodoru, czyli 1. Czyli I to będzie w stosunku do tlenu 72 setne grama dzielimy sobie przez. 16, czyli masę również jednego atomu tlenu, nie cząsteczki tlenu, żeby tego nie mieszać. I co nam tutaj wyjdzie dalej? 54 setne przez 12 da nam, a jak sobie to dalej przeliczymy tutaj, 0,045. W stosunku no, 12 setnych przez 1 to po prostu 12 setnych i 72 setne muszę podzielić przez 16 i wychodzi, że to jest 0,045. Dzielimy teraz wszystkie liczby, które tutaj mamy przez najmniejszą, czyli wyjdzie nam, że tak naprawdę będzie 1 w stosunku do tego, co tutaj jest wodór w stosunku do jednego. No i 12 setnych podzielone przez 0,045 daje nam 2,67 setnych. No nie jest to zbytnio sensowna wartość, więc możemy sobie spróbować to przemnożyć. Przez 2 też nie, nam nie wyjdzie sensowna wartość, ale jak przemnożymy przez 3 tą środkową, no to 2,67 razy 3 to jest 8. 1 razy 3 to 3 i do tego jeszcze mamy 1 razy 3 to też 3. Czyli finalnie ten wzór, który tutaj mamy, półstrukturalnie jeszcze musimy sobie ustalić. Na razie mamy sumaryczny C3H8O3. Tu mamy napisane, że to jest pochodna Alkanu, okej. Okay. W cząsteczce tego związku są jednakowe grupy funkcyjne. Substancja ta reaguje ze świeżo strąconym wodorotlenkiem jakim 2 dwa. Jeżeli są jednakowe grupy funkcyjne i one, no na przykład nie mogą to być dwie grupy karboksylowe, bo one miały cztery atomy tlenu, tylko takie co mają trzy atomy tlenu, to bym spodziewał się jednego scenariusza, a mianowicie alkoholu polihydroksylowego, trzy atomy węgla, trzy grupy hydroksylowe, brakujące atomy wodoru, po prostu glicerol. To jest ten nasz wzór. No i teraz pytanie: jaka tu będzie, jakie tu będzie zabarwienie? Po dodaniu bezbarwnego wodnego roztworu opisanego w związku, czyli glicerol. Do, do tego związku dodajemy zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku, miedzi 2. Osad tego wodorotlenku roztwarza się i powstaje, no, szapirowy roztwór. Wiadomo, bo to jest po prostu reakcja o, dla odróżniania alkoholi polihydroksylowych i ich identyfikacji. Właśnie z wodorotlenkiem miedzi 2. Ok. Przechodzimy dalej, co my tutaj mamy jeszcze w ustaleniu wzoru. Maj 2022, który został również omówiony na kanale. Tutaj akurat była degradacja Edmana, która na kruczkach pojawiała się właściwie już kilka lat temu i regularnie była omawiana. Więc dla kruków i kruki zeszłorocznych, czy właściwie tegorocznych jeszcze 2022 zdających tą maturę, nie warto sobie to zadanie przeanalizować, bo też ciekawie opisywało właśnie, jak tutaj rozkminić sobie to R na podstawie obliczeń. Piąty typ ostatni to oznaczenie zawartości danej substancji. I tutaj mamy sytuację taką, która pojawiła się już w arkuszu pandemicznym, aby oznaczyć, jaka jest zawartość tlenku wapnia w mieszaninie. Trochę się to wiąże ze stechiometrią, co tutaj mamy, ale do tego też pojawiają się przykłady, no chociażby ten, który już mieliśmy wcześniej. On również był związany z oznaczeniem zawartości węglanu sodu w analizowanej próbce. I też to było po prostu przeprowadzane w analogiczny sposób, jak znamy miareczkowanie, chociażby arka To tutaj też. Była to podobna sytuacja, w której oznaczaliśmy sobie tą zawartość właśnie węglanu sodu w tej próbce. I maj 2021, zadanie, które udało się kruczką przewidzieć, czyli mamy tutaj masę otrzymanego osadu do przeliczenia na podstawie tego, co tutaj się wytrącało i wykresów rozpuszczalności. Takie zadania, jak widzisz, pojawiają się praktycznie teraz na każdym arkuszu, także oznaczanie zawartości danej substancji również warto mieć przećwiczone. Inny przykład z lipca 2020, tutaj mamy sytuację związaną z chlorkiem baru, azotanem 5-wapnia i wytrącaniem po prostu w tym miejscu azota, y, chlorku y, srebra, chlorku srebra AGCL. Tak samo jak mieliśmy w przypadku tej reakcji organicznej, tak samo tutaj reakcja nieorganiczna i też trzeba było po prostu identyfikować ile dokładnie substancji znajduje się w danej mieszaninie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć co więcej z obliczeniówek, to mamy pełne takie omówienie na Instagramie. Podsumowanie instagramowe, do którego za chwilę pojawi się link na czacie. E, tutaj będzie 20 najczęstszych typów obliczeń chemicznych na maturze, także takie jeszcze rozszerzenie tego, co powiedziałem w tym miejscu. I my przejdziemy sobie dalej, gdzie jeszcze tych obliczeniówek można spotkać więcej? One są dostane na kanale. Za darmo i bez reklam, naprawdę. Zauważ. Pierwsze co? Wszechnica obliczeń chemicznych. Tam są zsumowane absolutnie wszystkie typy w 4 godziny, jakie tylko mogą się pojawiać na maturze yy, i są najczęstsze. Także tam cię odsyłam, jeżeli chcesz tak zapoznać się dobrze z obliczeniówkami. Do tego Wszechnica obliczeń fizykochemicznych, która pojawiła się w zeszłym roku. Do niej napisałem autorski zestaw zadań, który jest bardzo kompatybilny z obecną maturą, więc warto sobie na to zerknąć. Tak samo jak i zestaw do organicznych obliczeń, czyli obliczeń, które będą dotyczyły w jakimś stopniu chemii organiczną. Tutaj również. Na 4 godziny został napisany autorski zestaw zadań, który jest bardzo analogiczny do tego, co na maturach się już w przeszłości pojawiało i takich typów, które ja strzelam, że mogą się pojawić, czyli, żeby zniwelować ten element zaskoczenia. Także jest to tutaj oglądać. Można by powiedzieć, że można by obejrzeć to. Do czasu pisania matury jeszcze trochę by zostało na odespanie, ale po prostu wybierz sobie konkretną treść i możesz tam po prostu zapoznać się z tym typem zadań, tym typem problemów, które są dla Ciebie jeszcze niejasne przed tą jutrzejszą maturą. A jeżeli oglądasz retransmisję, to na spokojnie możesz zapoznać się ze wszystkim po kolei. Co najczęściej się pojawia? Jeśli chodzi o wyjaśnienia, to tutaj od razu odniosę się do tego, że właśnie kiedy pojawił się stream dzień przed maturą, tam zrobiłem taką top listę pierwszą na kanale, czyli top 5 oczywistych uzasadnień i tam są one ładnie zawarte. Link do tego również pojawi się teraz na czacie, jak również do tego, żeby tutaj przejść sobie będzie na prezentacji i ten po prostu fragment warto sobie przeanalizować, bo to są takie najczęstsze typy, które z reguły się pojawiają, jest to już na kanale omówione. Co się pojawia w przypadku wyjaśnień w 2022 roku? No na przykład w maju mieliśmy sytuację taką, że mamy, mamy do wyjaśnienia, dlaczego cząsteczki boru mają zdolność do tworzenia wiązań z tymi drobinami. I mamy odwołać się do struktury elektronowej cząsteczek chlorku boru. Tutaj było jedno, jakby jedna rzecz, na której trzeba było się oprzeć, czyli właśnie ta struktura elektronowa. I w przypadku. Chlorku boru. Wyglądało to w taki sposób, i to trzeba było wiedzieć, że bor ma standardowo 3 elektrony walencyjne, więc nawet jak sobie wspólnie jeszcze 3 dodatkowe, to po prostu ma deficyt elektronów i tylko do tego trzeba było się odnieść, i mieliśmy już prawidłowe uzasadnienie w tym miejscu. Co dalej? Tutaj mieliśmy uzasadnienie też takie bardzo typowe, czyli kwestia efektu energetycznego reakcji, yy, gdzie tutaj jak odnosi się wykres, czyli jakby powiedzieć, poziom wyżej, jeszcze żeby sobie to przeanalizować, również jest to dokładnie omówione na kanale, także warto sobie tutaj dodatkowo zerknąć, jak również w drugim podpunkcie mieliśmy sytuację związaną akurat ze zmianą ciśnienia, jako tutaj to wpływa na regułę przekory i tak zwany stopień przemiany, czyli można powiedzieć, że wydajność tej, tej reakcji, która tutaj była zawarta. Inny przykład uzasadnienia, który się pojawił, trzeba było w uzasadnieniu odwołać się do właściwości miedzi i kwasu solnego i rozstrzygnąć, i uzasadnić to również, czy substancją A może być kwas solny o stężeniu 10% masowych. Tu widzę, że akurat całego schematu Możemy się doszukiwać w tym miejscu, czy tą substancją mógł być kwas solny. No i trzeba było oczywiście rozstrzygnięcie napisać, że nie. I teraz ważna rzecz. Dużo osób pytało się mnie później po tym streamie, jak również wśród kruków i krukiń. Trochę mniej, ale też się zdarzało takie pytanie: czy jeżeli odwołam się tylko do kwasu solnego albo tylko do miedzi, to będzie ok? No niestety nie. Dlatego, że jest napisane, żeby do właściwości miedzi i właściwości kwasu solnego. Gdyby było właściwości miedzi lub kwasu solnego, no to wtedy można by sobie było wybrać. Ale tutaj trzeba się odnieść i do jednego, i do drugiego. Więc do kwasu solnego wystarczy napisać, że jest kwasem nieutleniającym. Natomiast co do miedzi, wystarczy napisać po prostu, że w szeregu elektrochemicznym znajduje się za e, wodorem, więc nie jest w stanie wyprzeć go z kwasu, albo po prostu ma wyższy potencjał standardowy reakcji redukcji. Na przykład tak można było sobie to opisać i wtedy wszystko jak najbardziej grało. Co do zadania 18, tutaj akurat było rozstrzygnięcie, czy w opisanym doświadczeniu użyto KOH czy NH3. Patrzymy sobie na wykres miareczkowania i widzimy, że generalnie roztwór, który tutaj był, no miał pH na początku około 11 i było napisane to w taki sposób, że to było stężenie około 1 na cm3. Gdyby to było KOH. No to wtedy spodziewalibyśmy się, że skoro tutaj stężenie KOH jest równe 1, 10 mol na 3, to stężenie OH- również musi być równe 1, 10 mol na rycyr 3. Co w konsekwencji tego? Ano w konsekwencji tego, to oznacza, że POH musiało być równe 1, a pH w tej temperaturze musiało być równe 13. A my na początku, zanim zaczęliśmy w ogóle dodawać titranta do naszego analitu. Mieliśmy pH już równe 11, więc tu nie, być, nie mogła być tutaj mocna zasada, więc rozstrzygnięcie brzmiało nie i właśnie na to trzeba było się powołać, że y, przy stężeniu 0,1 mol l 3 KOH miałoby pH równe 13, albo po prostu, że y, stężenie y, na podstawie pH można stwierdzić, że stężenie jonów OH jest niższe niż stężenie obecnej zasady, więc musi to być po prostu słaba zasada. I kolejne rozstrzygnięcie, które się pojawiło do tego samego wykresu, mieliśmy rozstrzygnąć, który wskaźnik fenolftalina czy oranż powinien być użyty w celu dokładnego wyznaczenia tego stężenia roztworu, i odpowiedź uzasadnić. Więc tutaj trzeba było sobie wybrać, więc to nie jest już tak, nie, tylko wybierałem między dwoma opcjami, trzeba było ją uzasadnić. Także też taki typ zadań, który naprawdę, naprawdę warto mieć przećwiczony do matury. Chodziło o ogarnianie zakresów zmiany barwy, które były podane w informacji do zadania. Mamy napisane, że fenolftalina zmienia barwę w zakresie 8,2 do 10. No to tutaj to by było średnie do użycia, bo zauważ, że przy 10 jak to sobie tutaj oznaczymy, przy 10 w tym miejscu, tak, na tej linii, to tutaj jeszcze ten punkt równoważnikowy nie został osiągnięty, a nam już się będzie barwa zmieniać. No to nie za dobra opcja. Z tego względu musimy wybrać oranż metylowy, bo on zmieni y, tę barwę, właśnie w zakresie zmiany barwy mniej więcej to nastąpi. Tak więc tutaj, tutaj to będzie miało najwięcej sensu w tym miejscu. Tutaj kolejne rozstrzygnięcie, które się pojawiło, to czy w temperaturze 20 stopni Celsjusza trzeba, czy, czy można otrzymać roztwór chloranu 5 potasu o stężeniu 7% masowych? I odpowiedź mamy uzasadnić, czyli trzeba było sobie po prostu przeliczyć w tej temperaturze, jakie będzie stężenie procentowe roztworu nasyconego. Jeżeli będzie wyższe lub równe 7%, no to da się otrzymać, jeżeli niższe, no to znaczy, że więcej nie rozpuścimy, nie da rady. Prosta sprawa. To, to naprawdę nie wymagało dużo takiego przeliczenia na boku, czyli mamy 7 podzielimy sobie przez 107. 7 przez 107 i wyjdzie nam w ten sposób, jak to 7 przez 107 podzielimy, ile to faktycznie będzie? No, wyjdzie, że to jest około 6,54%, czyli mniej niż 7%, czyli nie możemy otrzymać takiego roztworu o stężeniu 7%, i do tego trzeba było się odwołać. Roztwór nasycony ma stężenie mniejsze niż 7%, a to jest maksymalna ilość substancji, którą tutaj możemy. Rozpuścić. Dobra, jak tam wygląda sytuacja na streamie po drugiej stronie? Widzę, że frekwencja dalej się utrzymuje, także super. Przejdę jeszcze przez te uzasadnienia pozostałe i przejdziemy sobie do pytań, myślę, bo w uzasadnieniach tego trochę jest. Tutaj, akurat w tym uzasadnieniu majowym, trzeba było rozstrzygnąć, czy opisany związek nienasycony może występować w postaci izomerów CIS trans, i odpowiedź trzeba było uzasadnić. Tutaj, akurat, chodziło po prostu o mm, dokładnie. Mm, Tetrafluoroetan, tak? Więc no nie może występować z tego względu, że po prostu posiada dwa identyczne podstawniki przy atomie węgla. Tutaj jeszcze można napisać, że przy atomie węgla połączonym wiązaniem podwójnym, to też takie jedno z popularniejszych uzasadnień. Co do marca 22, czyli tej matury, która była pokazowa markuszem, to tutaj pojawiło się też ciekawe uzasadnienie. Czy wyjaśnienie do zrobienia. Przyczyny obserwowanych zmian w probówce B, mimo nie dodania do niej żadnego odczynnika. Tutaj chodziło o to, że mieliśmy wodorotlenek żelaza 2 i on się po prostu utleniał na powietrzu do wodorotlenku żelaza 3. I to była cała ta, cała ta przemiana, i to trzeba było na to po prostu tutaj zwrócić uwagę, że wodorotlenek żelaza 2 jest niezbyt trwały i po prostu rozpadał się. Następnie yy, mamy tutaj informację o projekcie doświadczenia i trzeba było napisać, który uczeń poprawnie zaprojektował doświadczenie i wyjaśnić, dlaczego druga propozycja doświadczenia, w którym również powstaje wodór, była nieodpowiednia i odwołać się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w szkolnej pracowni chemicznej. No, można spodziewać się, że potas z wodą, jako otrzymanie wodoru, może być mało bezpieczne i też wybuchowe, i też yy, no, po prostu większym wyzwaniem może być do otrzymania, jeśli chodzi o. Kwestie, kwestie bezpieczeństwa i do tego po prostu trzeba było się tutaj odnieść w tym podpunkcie jako wyjaśnienie. Dalej pojawiała się kwestia związana z wyjaśnieniem, w jakim celu otrzymany osad należy przemyć rozcieńczonym kwasem solnym. Tutaj trzeba było sobie przeanalizować w ogóle co było faktycznie tym osadem. I mieliśmy sytuację taką, że była cała instrukcja tego, jak faktycznie tutaj ta reakcja powinna. Powinna zachodzić, i do tego też dodatkowo e, widzimy, że tak. CUSO4 zmieszano, e, w, rozpuszczono w wodzie, następnie ogrzewano całość i dodawano pyłu cynkowego. E, po takiej reakcji, e, tak, cała ilość cynku należy kolejno dalej ogrzewać do momentu odbarwienia roztworu, następnie otrzymano mieszaninę. Przesączyć i osad przemyć rozcieńczonym kwasem solnym. No, jednoznacznie możemy powiedzieć, że tym osadem była miedź i teraz po prostu miedź przemywa się w ten sposób, właśnie po to, żeby ją wytrawić, czy też po prostu, żeby pozbyć się jakichkolwiek pozostałości zanieczyszczeń i żeby to była faktycznie taka czysta miedź, którą tutaj otrzymaliśmy. To po prostu o to w tym miejscu chodziło. Inny przykład uzasadnienia, trzeba było napisać, która z przedstawionych konfiguracji opisuje atom w stanie wzbudzonym, i oprócz tego jeszcze uzasadnić to. Więc tutaj pojawiła się kwestia związana z y, tym stanem, bo tutaj była promocja elektronowa, więc y, to y, niestety, promocja trzeba pamiętać, że jest stanem podstawowym, a nie wzbudzonym. Natomiast stan y, taki wzbudzony mogliśmy zaobserwować y, z tego, co tutaj też. Y, y, y. To było tak. Tu mieliśmy też promocję elektronową dodatkowo. W tym miejscu natomiast mieliśmy tak też stan podstawowy, OK. I zaraz zobaczymy, bo tak, to jest. Inaczej, to jest konfiguracja, jak sobie dla pierwszego atomu spojrzymy. To będzie konfiguracja dla atomu potasu. Mamy tutaj 19 elektronów, tak sobie też możemy to przeanalizować. W razie czego jest to omówione na kanale, ale możemy jeszcze na to zwrócić uwagę tutaj dodatkową. Kolejny pierwiastek, który mamy w tym miejscu, to widzimy, że tu jest 4S1 dodatkowo, 3D5, czyli jest to po prostu 24 elektrony konfiguracja dla chromu. Tutaj dalej mamy tak samo konfigurację dla cynku, natomiast w tym miejscu, co ciekawe, mamy sytuację następującą. Jak sobie policzymy, tu mamy argon, czyli 18 elektronów, 19, 29, 32, czyli to jest konfiguracja dla Germanu. A my kojarzymy German z tego, że na 4s powinien mieć dwa elektrony i na 4p powinien mieć dwa elektrony. Natomiast tutaj te elektrony sobie przeskoczyły. I to była kwestia tego, właściwie jeden elektron z podpołki 4s przeskoczył na podpołkę 4p, i do tego trzeba było się odnieść w uzasadnieniu, tak, że elektron z niższego poziomu energetycznego z orbitalu niższym poziomie energetycznym przeskoczył, czy też e, przeniósł się na poziom, e, na orbital o wyższym poziomie energetycznym, na przykład w ten sposób trzeba było się do tego odnieść. Inna sytuacja to był ten wsepry, ja jeszcze do wsepru przejdę, czy go trzeba znać, jak go trzeba znać, do której podstawy, to będzie w dalszej części. Natomiast tutaj widzimy, że trzeba było rozstrzygnąć, który z przedstawionych modeli ilustruje kształt cząsteczki SF. 6 I trzeba było uzasadnić ten wybór, zastosować metodę WSEPR. No więc tutaj mieliśmy te trajetry, hybrydyzacja SP3. Tu chodziło o model drugi. Tu mamy wolną parę elektronową na atomie siarki, w tym SF4. Tu jest atom siarki i ma wolną parę elektronową i cztery wiązania. No i to właśnie trzeba było sobie uzasadnić. Obecność wolnej pary elektronowej spycha tutaj bliżej siebie te wiązania, zmniejszając kąt między wiązaniami, a w modelu pierwszym jest to model dla sytuacji, w której w ogóle nie mamy wolnych par elektronowych. Następne uzasadnienie tutaj trzeba było stwierdzić że w badanej wodzie mineralnej obecne są inne jony i uzasadnić swoją odpowiedź to również jest zadanie, które na kanale jest omówione. Dalsza część, którą tutaj mamy, otrzy... to, to było bardzo ciekawe rozstrzygnięcie i w tym miejscu po prostu trzeba było sobie przeanalizować bardzo dokładnie, z czego składają się te estry, czy też właściwie jakie są tutaj możliwe kombinacje, żeby ustalić, czy są względem siebie enantiomerami te, które otrzymano. Również jest to zadanie, które jest dokładnie omówione na kanale na streamie poświęconym arkuszowi marzec 2022, także tam Ciebie odsyłam. Chcę przejść płynie przez te uzasadnienia, bo tutaj wszystkie wrzuciliśmy właściwie jakie są, żeby pokazać z czym to się ja. Tutaj też musimy przy okazji uzasadnić swoje stanowisko co do tego, czy na podstawie opisu obserwowanych zmian w prołowce drugiej i informacji o stosunku masowym węgla do tlenu w związku, by można jednoznacznie zidentyfikować ten związek. Otóż. Tutaj wychodziło, że nie, bo mieliśmy dwie możliwe kombinacje tego, co tutaj się faktycznie zadziało, bo związek B dawał nam tutaj klarowny szafirowy roztwór po reakcji z zawiesiną wodorotlenku miedzi 2, czyli obserwacja charakterystyczna będzie dla alkoholi polihydroksylowych, czyli zarówno dla glikolu etylenowego, czyli etano-1,2-diolu, jak i glicerolu, czyli propano-1,2,3-triolu. I widzisz w, tym miejscu, widzisz w tym miejscu, że po prostu, jakbyśmy sobie jeszcze porównali ten stosunek masy węgla do masy tlenu, to wyjdzie nam dokładnie to samo. Dlaczego? Bo węgiel waży 12, tlen waży 16, 12 do 16 to jest 3 do 4, a tak się składa, że zarówno w etano 1,2-diol tam mamy C2O2, w propano 1,2,3-triol mamy C3O3. Ten stosunek jest taki sam i na to trzeba było się tutaj powołać w uzasadnieniu. W zadaniu 20, natomiast yy, trzeba było odnieść się do cechy struktur obu węglowodorów, tych cząsteczek i wyjaśnić, dlaczego te związki zachowały się inaczej wobec wodnego, zakwaszonego roztworu KMNO4 po ogrzeniu. Była pełna informacja co do tego, jak ta reakcja przebiega, także to KMNO4 jest ostatnio jakoś na topie i tutaj lubi się pojawiać, bo też było na arkuszu majowym również do zapisania równań reakcji organicznych. Także też warto mieć tutaj na uwadze to, jakie produkty powstają i to sobie dokładnie przeanalizować. W zadaniu 29, natomiast trzeba było rozstrzygnąć, który związek Fenyloamina czy fenylofosfina jest substancją mniej lotną. Mieliśmy spore uproszczenie, mieliśmy temperatury wrzenia. No, mniej lotny musiał być ten związek, który ma wyższą temperaturę wrzenia, czyli fenyloamina. I tutaj wyjaśnić mamy, dlaczego fenyloamina i fenylofosfina różnią się wartościami temperatury wrzenia. I mamy odnieść się do budowy obu związków, cząsteczek obu związków. Chodzi po prostu o to, że mamy silnie elektroujemny atom, więc jest potencjał na tworzenie międzycząsteczkowych wiązań wodorowych i tylko do tego po prostu trzeba było się odnieść. A w pH2 zarówno fosfor, jak i wodór mają dokładnie taką samą elektroujemność. Na tyle podobną, że po prostu nie ma tutaj opcji na to, żeby tworzyły się wiązania wodorowe jakiekolwiek. Czyli uzasadnienie na podstawie wiązań wodorowych. Dalej mamy rozstrzygnięcie, czy nastąpiło podwyższenie czy obniżenie temperatury. No i czyli efekt energetyczny znowu, i tutaj mamy akurat stałą równowagę pokazaną, czyli widzimy, że generalnie sta, stała nam maleje wraz ze wzrostem temperatury, czyli ciepło po prostu powstaje podczas tej reakcji, bo jak go dodajemy, to równowaga reakcji przesuwa się w lewo, czyli stała równowagi też maleje. To jest w tym miejscu istotne i to sobie trzeba było właśnie przeanalizować. I też odpowiednie momenty tak samo. Co do podpunktu drugiego, tutaj znowu, jakby widzisz, że te zadania z chemii fizycznej zawsze są jako dwa punkty. To jest ważna rzecz, tak? Czyli jeden to jest dotyczący na przykład temperatury i jej wpływu na to, jaki tu jest efekt energetyczny, albo po prostu tego efektu energetycznego na reakcję przekory. I tutaj tak samo mamy sytuację na przykład katalizatora albo ciśnienia po prostu w układzie, gdzie mamy same reagenty gazowe. Tutaj natomiast było ciekawe uzasadnienie, bo dotyczyło tego, czy stężony kwas. Siarkowy 6 można usunąć, właściwie czy można usunąć parę wodną z gazowego amoniaku, jeśli, jeśli przepuści się przez stężony H2SO4 w tym miejscu. I teraz mamy tutaj coś takiego e, ustalonego, że e, zaraz to sobie zweryfikuję jeszcze. E, mamy tutaj ustalone coś takiego, e, że dokładnie mm, ok. E, Kwas siarkowy 6 jest higroskopijny i często stosuje się go do osuszania różnych substancji. No i czy możemy tą parę wodną usunąć z kasowego amoniaku? Jak się myśli w ogóle o co tutaj chodzi tym ludziom? No ale zapiszmy sobie wzory, może się coś skojarzy. H2SO4. Do tego też mamy NH3 i mamy H2O. No, można by sobie pomyśleć, że H2SO4 jak najbardziej pochłonie tą wodę. Ale niestety nic bardziej mylnego, bo tak się składa, że przecież... To jest kwas, to jest zasada. Będzie reakcja kwas zasada. Powstanie nam sól, a sól już higroskopijna nie musi być. Może to być na przykład NH4HSO4 albo NH4 dwa razy wzięte SO4, w zależności od tego ile jest tego H2SO4 użyte i ile amoniaku. Więc to będzie to uzasadnienie po prostu, że tutaj będzie zachodziła reakcja i niestety tej pary wodnej się tak po prostu nie uda usunąć, bo w pierwszej kolejności powstanie nam tutaj sól amonowa. Inny podpunkt mamy zapisać, w której probówce czas od zmieszania reagentów do pojawienia się zmętnienia był najdłuższy. Czyli po prostu tutaj jest odniesienie się swego rodzaju do tego, jakie tutaj mamy obserwacje, jakie mamy tutaj wyniki. To też jest taki przykład, który warto, na który warto dodatkowo sobie zwrócić uwagę w tym miejscu. I tutaj, jeśli chodzi o tego typu zadanie, czy może się pojawić na maturze? Jak najbardziej może. Z tego typu treściami już spotykamy się na bieżąco. Tutaj po prostu chodziło o to, że czas ten, który był istotny do samego zmętnienia, w tym poleceniu mieliśmy Tiosiarszan 6 sodu i dodawano kwas solny. I chodziło o to, że tutaj, jako to zmętnienie, pojawiał nam się właśnie ten kwas tiosiarkowy, tak moglibyśmy się spodziewać, więc no naj, najpóźniej się pojawi w tym miejscu, gdzie po prostu mieliśmy najniższe stężenie tego kwasu, czy też najmniejszą ilość tego tiosiarczanu tak naprawdę. W tym miejscu najmniejszą ilość, czyli też najmniejszą liczbę moli. W ten sposób trzeba było sobie do tego, do tego podejść. Zadanie zadaniu 22 trzeba było rozstrzygnąć cząsteczkę alkoholu powstająca w wyniku reakcji Utleniania produktów borowodorowania. 2 metylobut 1N jest chiralna, i tutaj mamy też to opisane w taki sposób, że tam była informacja do tego właśnie w 22 zadaniu. I tutaj po prostu chodziło o to, że jak ta reakcja tutaj zachodzi z właśnie borowodorem. Taki schemat generalnie, jeżeli chcesz zobaczyć tego typu przykłady reakcji. Borowodorowania, on pojawia się, nalecimy z alkoholami, także możesz sobie tam zerknąć, z czym to się je, że tak powiem, i przeanalizować jeszcze taki schemat. Natomiast reakcja, która się może pojawić, tak naprawdę to jest dowolny przykład dowolna reakcja, yy, która jest na poziomie akademickim i trzeba po prostu ją umieć interpretować w tym miejscu, więc, więc to jest właściwie tyle. I tutaj też wychodziło po prostu, wychodziła po prostu kwestia tej zgodności bądź niezgodności z regułą markownikową. My kojarzymy, że reakcje są zgodne z regułą markownikowa, na przykład dla borowodorowania może być zaznaczone, że ono zajdzie niezgodnie z regułą markownikowa i wtedy po prostu trzymamy się tego, co jest w informacji. Wiemy, jak działa reguła markownikowa, więc wiemy, jak będzie sytuacja działała, kiedy jest coś niezgodne z regułą markownikowa i to jest tutaj istotne. Co do notacji chemicznej, to jest jeszcze taka rzecz, która się pojawia dalej, bo już sobie przerobiliśmy uzasadnienia, także zerknę w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, na czat. Co tutaj na tym czacie się pojawia? Mhm. Mhm. Ok. Ok, ok. Przechodzę, bo widzę, że tutaj całkiem sporo odpowiedzi. Hmm. Odpowiedzi. Dobra, dobra. Muszę sobie czat przewinąć w tak zwanym międzyczasie. Dobra, jesteśmy przy kalkulatorach, także chyba w tym momencie mniej więcej on się tutaj zatrzymał wcześniej. Dobra. Hmm. Dobra, dobra, widzę, że tutaj pytania-odpowiedzi, pytania-odpowiedzi podają. także na bieżąco wszystko jest ogarniane. Mhm. Tak. Zbiory, Ok. Czy w obliczeniach można pominąć jednostki i napisać je na końcu w nawiasach kwadratowych, czy nie przeszłoby? Można jak najbardziej napisać jednostki w nawiasach kwadratowych. Mhm. Także, także to jest to jest jak najbardziej w porządku. Też to mówię akurat przy wszechnicy pisania arkusza w tym miejscu, wszechnica pisania arkusza CK to jest ważne, że tam jakby zwracam uwagę na to, że jeżeli na przykład jest w poleceniu oblicz, ile moli na przykład czegoś, albo ile cząsteczek, albo ile centymetrów sześciennych jest czegoś tam? To, jeżeli nie napiszesz wtedy jednostki, to nic się nie dzieje, bo tak jakby domyślnie jest pytanie o centymetry sześcienne, jest domyślnie to odpowiadasz jako o centymetry sześcienne. Można ją profilaktycznie zawsze napisać tam, gdzie trzeba, żeby się nie martwić tego typu niuansami. Natomiast warto po prostu zwrócić na to szczególną uwagę w tym miejscu. Mhm. Dobra. Witam cię serdecznie, Wojtku. Pozdrawiam. Dobra. Mhm. Dobra, dobra. Okej, okay. dla niekrótków będzie dostępna prezentacja, na sam koniec powiem co i jak trzeba zrobić, żeby po prostu ją uzyskać, ale nie będzie to dużym wyzwaniem myślę. Uh -huh. A, tutaj widzę, że kwestia, kto chce iść na medycynę, dobra. No właśnie, mi się to zawsze myli, kiedy dzielimy na przykład tlen a kiedy przez atomowy, czyli jest jakaś reguła? Jeżeli chcesz odnieść to na przykład do wzorów yy, i obliczania ich, no to wtedy opowujesz się na ten tlen, atom, tlen atomowy, bo odpowiadasz sobie na pytanie, ile atomów tlenu tam będzie, tak? A nie na przykład, ile cząsteczek tlenu będzie. No bo jakbyś podzieliła przez tlen cząsteczkowy w kontekście ustalania wzorów, to wtedy byś odpowiadała sobie na pytanie, ile cząsteczek będzie. Okej, okay. mhm. Mm na ile jest przewidziany live, to już sobie tutaj mówiliśmy. Planowo miał być do 20.30, ale myślę, że powinniśmy się uwinąć trochę szybciej z tymi tematami, bo też chciałem w miarę dynamicznie tego streama przeprowadzić. OK. Śmiesznie się na to patrzy, jak ludzie próbują się uczyć, żeby się dostać na lekarski, a na tym kierunku to masz maturę co pół roku, na pierwszym roku co tydzień, dwa, trzy kolosy. No oczywiście kolokwium to nie musi być zawsze e, poziom, jakby zakres samej matury, ale to też zależy jakby z jak dużego zakresu, jak dużego zagadnienia. E, ile średnio trzeba napisać e, maturę z bio i chem, żeby dostać się na medycynę, stomatologię? Około 80% tu widzę, że podaje nam Jean. Widzę, że tutaj się pojawia regularnie. Na naszych streamach był już też Jesse, ale tutaj mam nadzieję, że nie powinienem chyba łączyć kropek. Na trzecim roku jestem na pierwszym, nie było źle. Okej, okay, tu widzę, że różne te progi się podaje Właśnie też zależy w jakim mieście jak najbardziej. Mhm. Dobra, tu widzę, że linki popłynęły. Na ile pisaliście pierwsze próbne? Ja piszę na 60-70, chemię i biorkę. Nie wiem, czy się martwić, czy nie. Myślę, że to bardzo dobry wynik, jak na tym etapie, i naprawdę nie masz czym się przejmować. Mhm. Yy, najczęściej pojawiane, yy, pojawiane typy zadania, jakby pod, na, ten, na tej podstawie uporządkowałem, Victorio, ten live. Natomiast staram się też pojedyncze, konkretne zadania omówić w miarę możliwości, żeby to też tutaj dynamicznie zachować. O, widzę, że jest zastanawianie się. Tak zwane przesyłkowe. Będę się kontaktował co do, co do tej sprawy, bo tutaj rzeczywiście się wydłużył cały, cały proces. Także dobrze, że dajecie znać od razu o sobie i myślę, że już nawet po dzisiejszym streamie dam znać więcej szczegółów co do tego, jak tu jak sprawa wygląda, bo też nie do końca jestem zadowolony z tego, jak tam, jak tam się wszystko rozwinęło ale tak, żeby po prostu nie rozwijać tutaj całego tematu to myślę, że najprościej będzie w ten sposób, w ten sposób tutaj wszystko ogarnąć. Czy można napisać, że leży pod wodorem, skoro mamy alfabetycznie w tablicach potencjały? To znaczy ja polecam odwoływać się do tego, czy jest wyższy, czy niższy potencjał tak naprawdę. To jest myślę tutaj istotne. Mhm. Dobra, tak, dobra, dobra. Tu widzę, że mamy dalej pytania, odpowiedzi. Okej. Okej, okej. Tak, mega dużo tych uzasadnień w maturze pokazowej. Generalnie 8 punktów było na maturze marcowej i na maturze majowej. Także to też, to też daje znać od razu. Dobra. Mm -hmm. eee, dobra, dobra, dobra Co tu mamy dalej eee, Tak, można ominąć jednostki Ważne, żeby były podane przy wyniku ostatecznym Zgadza się Okej okay. Czy powtórzymy sobie pierwiastki bloku D? One cały czas się tutaj przewijają, także zależy, co chcesz z tych pierwiastków powtarzać. Natomiast są streamy, na których te powtórzenia jak najbardziej były realizowane, na przykład Wszechnica Substancji Chemicznych, e, Wszechnica Chemii Nieorganicznej. Tam są odpowiednie omówienia, do których jak najbardziej można, można podlinkować e, na czacie. Dobra, to przechodzimy do notacji chemicznej, co najczęściej. Odpowiednie równanie reakcji to jest pierwszy punkt, który się tutaj pojawia, i to jest taka rzecz, na którą trzeba w szczególności zwracać uwagę pod kilkoma względami, niezależnie co by było. To znaczy, tak, pierwsza sprawa, jaką mamy formę, czy to jest jonowa skrócona, czy cząsteczkowa, to będą te dwie najczęstsze. Tutaj mamy napisane to właśnie w taki sposób, że mamy sobie określić najpierw równanie reakcji pierwiastka X z kwasem solnym i stężonym roztworem wodorotlenku potasu. I akurat do pierwiastku X wiedzieliśmy tyle, że w stanie podstawowym zajmuje 7 Orbitali, przy czym 6 z nich jest całkowicie zapełnionych. I ten pierwiastek reaguje zarówno z kwasem solnym, jak i ze stężonym wodnym roztworem wodorotlenku potasu. E, czyli mamy jakiś amfoteryczny e, generalnie potencjał w tym miejscu. Jeden z produktów obu przemian to jest ten sam gaz. I 6 z nich jest całkowicie zapełnionych. Czyli tak mamy 6 razy 2, 12 elektronów. No jakbyśmy sobie rozrysowali te orbitale po kolei, czyli mielibyśmy tutaj 1s, 2s, 2p. Do tego idąc dalej, tutaj mamy trzy kratki, 3 trzy orbitale, 3s trzy w ten sposób. OK. 6 orbitali mamy mieć zapełnionych całkowicie. No i jeden częściowo, czyli to będzie ten 3p w tym miejscu. OK. Czyli widzimy, że to jest generalnie 13 elektronów. 13 elektronów ma glin, czyli to są po prostu reakcje glinu. Najpierw z kratki solnym to ma być reakcja pierwsza, w formie nowej skróconej. Więc możemy sobie oczywiście zapisać cząsteczkowo HCl, ale później musimy zwrócić uwagę na to, żeby to sobie skreślić. Powstaje nam ALCL3 plus wodór. Tu jest też to właśnie podpowiedziane, że w obydwu miejscach powstaje ten sam gaz, więc już sobie to możemy zapisać. I teraz idąc dalej w tym miejscu, co jeszcze jest istotne, musimy sobie zwrócić szczególną uwagę na to, jak to wygląda kwestia. Tak, mamy H plus. Al3+, tu musimy dać trójkę, tu musimy dać trzy drugie na przykład, albo przemnożyć wszystko razy dwa. I ważne teraz jest nie tylko to, właśnie żeby zgadzała się liczba atomów po lewej i po prawej stronie, ale również musi zgadzać się ładunek. No bo inaczej, jakby miała się zgadzać tylko liczba atomów, ja mógłbym tutaj dopisać dwójkę i właściwie już byśmy byli yy, no, stratni o jeden punkt, dlatego że dobraliśmy sobie owszem liczbę atomów glinu, liczbę atomów e, wodoru, ale nie dobraliśmy ładunku. Po lewej stronie jest ładunek 2+, po prawej stronie jest ładunek 3+. No i analogicznie, jak będzie przebiegać reakcja z zasadą, powstanie nam po prostu jon kompleksowy, czyli w tym miejscu spodziewamy się jeszcze, że będzie AlOH. E, tu mamy liczbę koordynacyjną równą 4, także trzymamy się polecenia i do tego mamy też w tym miejscu minus plus H2O. I znowu. Jakbyśmy sobie to skojarzyli w taki sposób, że tylko mają być tutaj jony z po lewej stronie, a po prawej stronie nie powstaje nam ten gaz, to można by sobie pomyśleć, że dopisujesz czwórkę i właściwie wszystko jest gotowe. Liczba atomów glinu, tlenu i wodoru się zgadza. Niestety, znowu nic bardziej mylnego. Bo tak się składa w tym miejscu, że mamy dodatkowo wodór jako produkt i wodę. Ale dlaczego tamto poprzednie się nie zgadzało? No dlatego, że mieliśmy ładunek po lewej stronie równy minus 4, a po prawej minus 1. Muszą się ładunki zgadzać, więc musimy dopisać jeszcze coś innego poza jednym jonem OH-, który nam tutaj determinuje cały ładunek. Idąc dalej w tym miejscu, widzimy, że to, co nam jeszcze pozostanie, no to na pewno trójkę musimy sobie dopisać przed. H2 łącznie mamy 7 atomów wodoru, więc tu dopiszemy 3 drugie, albo znowu sobie wszystko przemnożymy razy 2. Tu jeszcze podmienię tylko że tu jest 3 drugie i tu zamiast dwójki mieliśmy mieliśmy trójkę, żeby nie było wątpliwości. Ok. Zadanie 22, które się pojawiło również na arkuszu pokazowym tutaj trzeba było w formie jonowej skróconej napisać równanie reakcji otrzymywania węglowodoru A, czyli trzeba było sobie przeanalizować, w jaki sposób. Ta reakcja zachodzi, tu wszystko było ładnie opisane, węglowodór A powstaje w wyniku reakcji między 3 2-2 dimetylobutanem a alkoholowym roztworem wodorotlenku sodu. I to już dało się spokojnie po prostu rozkminić, tylko że alkoholowy roztwór wodorotlenku sodu, tutaj po prostu był jono-OH- zamiast NaOH. Na to trzeba było sobie zwrócić uwagę, bo był zapis jonowy skrócony. W dalszej części, w maju 2022 pojawiła się taka sytuacja, w której mamy odpowiednie równania reakcji do zapisania, to znaczy dokładnie jedno równanie, które zaszło po zmieszaniu roztworówka i cuso 4 Czyli znowu patrzymy na to, co się tutaj mogło dziać, ale w formie nowej, skróconej, czyli tak naprawdę jak reagowały ze sobą jony. I tutaj po prostu wystarczyło sobie dopisać, że to będzie, biorąc pod uwagę, że powstał biały osad jodku miedzi i wydzielił się wolny J, no to była to po prostu reakcja. W której mieliśmy tak naprawdę reakcję redox. Czyli było to tak Cu2, plus, plus spodziewamy się, że 2 i minus, żeby zgadzał się ładunek. I powstanie nam w wyniku tej reakcji CuI plus I2. Można było też zapisać Cu2 i 2, ale nie trzeba było się wykazywać tą wiedzą, że jodek miedzi 1 ma wzór Cu2 i 2. Jeżeli byśmy zapisali to jako Cu2 i 2, no to w tym miejscu to będzie dwójka, to będzie czwórka. No i widzimy, że to w ten sposób się prezentuje. Przechodząc dalej, kolejne zadanie, które było związane z równaniem reakcji zachodzącej w probówce pierwszej i tak samo nazwa lub wzrok czynnika dodanego do probówki drugiej. Co tutaj było istotne? No, trzeba było sobie przeanalizować cały ten schemat. To zadanie jest omówione na kanale, więc je zostawię na razie. Natomiast ważną sprawą było w tym miejscu to, że generalnie. Całe to, całe to zadanie, tak jakby było, to można powiedzieć, nitką, czy tak zwanym ciągiem zadań, że po prostu trzeba było w miarę możliwości rozwiązać sobie jedno za drugim, jakby one nawiązywały do tej samej informacji. Następnie e, mieliśmy też redox i redoks też może się pojawić jako odpowiednie równanie reakcji, trzeba też wtedy zwracać odpowiednio. E, Odpowiednio uwagę na to, jaką mamy liczbę elektronów w tym miejscu, więc to też jest tutaj równie istotne. W czerwcu 2022 natomiast pojawił się bardzo ciekawy schemat. Miało być trochę o bloku D, albo tutaj było, pojawiło się pytanie, czy będzie coś, także mamy jak najbardziej. Chrom w bloku D się znajduje. No i mamy taki schemat. CR2O3 przechodzi w CR3, i mamy to zapisać w formie jonowej skróconej. No to zapisujemy. CR2O3 reaguje z jonami H. Tak jak mamy na schemacie, i ma nam powstać CR3. Co będzie drugim produktem? No, drugim produktem musi być woda. I teraz, żeby dobrać sobie współczynniki, to dopiszemy tak. Dwójkę przed CR3, żeby zgadzała się liczba atomów chromu. Szóstkę przed H, żeby zgadzała się wartość ładunku po lewej i po prawej stronie. I trójkę przed H2O. I w ten sposób mamy to tutaj już ustalone. Co do wzoru soli, która powstaje w reakcji tlenku chromu 3 z wodorotlenkiem potasu, no to tą solą musi być konkretnie ta, która zawiera ten anion. To jest nawiązanie do drugiej reakcji, nawet jest tutaj to opisane. Jak to teraz dobrze uwzględnić? Wodorotlenek potasu, więc musimy dopisać OH 4 razy wzięte. Nie możemy dopisać na przykład Na, bo wtedy już będzie błędnie. Tak samo nie możemy dopisać innego kationu, trzeba było wychwycić ten potas. To było tutaj ważne. I idąc dalej, w czerwcu 22 pojawiło się zadanie, w którym trzeba było taki miks zrobić, czyli i obserwacje, i równanie reakcji sobie dopisać do tego, co się tutaj faktycznie zadziało. Jest napisane to też w taki sposób, że nawiązuje do tej informacji, do zadania, czyli dalszego schematu. Więc w tym miejscu, najpierw jako obserwacja tej przemiany czwartej, możemy sobie spojrzeć, że przemiana czwarta to był jony CR3+, to wodorotlenku, to będzie po prostu kwestia barwy osadu, tak? czyli powstanie nam szaro-zielony osad jako obserwacja w przemianie czwartej, a przy dalszym dodawaniu roztworu wodorotlenku potasu w przemianie piątej, w tym miejscu to wygląda w ten sposób, że ten wodorotlenek chromu-3 pod pyłem nadmiaru zasady po prostu dalej nam się będzie tutaj roztwarzał. Czyli to będzie to, co tutaj dokładnie mamy sobie opisać, jeśli chodzi o przemianę czwartą, Oprócz tej obserwacji również mamy napisać w formie onowej skróconej, jakie jest równanie tej reakcji, która była przyczyną zaobserwowanej zmiany. Czyli mamy w tym miejscu po prostu CR3 plus 3 molejonów OH-, i w wyniku tej reakcji powstaje nam CrOH 3 razy wzięte, i w ten sposób to nam się wszystko zgadza. W kolejnym podpunkcie trzeba było podobnie odnieść się do tego, jak ta reakcja przebiegała w formacie etapie piątym, czy, czy tej przemianie piątej na schemacie. Czyli mieliśmy tutaj dokładnie coś takiego, jony OH po prostu do C, 3 trzy razy wzięte, dopisujemy jony OH i zapisujemy sobie ten jon i już mamy punkt. No i kwestia tego, że po prostu szarozielony osad się roztworzył jako nasza obserwacja. Co do tego, jakie tutaj mamy rzeczy związane z notacją chemiczną, to też pojawia się kwestia tego, że mamy wpisać konkretny wzór. Zwłaszcza w chemii organicznej lubi się pojawiać wzór półstrukturalny, który trzeba sobie też odpowiednio rozkminić. Tutaj mamy napisane, że węglowodór B, będący alkanem cyklicznym o wzorze C6H12, powstaje w reakcji zachodzącej pomiędzy dibromopochodną heksanu z cynkiem. Dipromopochodna heksanu i w cząsteczce obecnie jest jeden trzeciorzędowy atom węgla połączony między innymi z grupą metylową, czyli innymi słowy to musi być po prostu cyklopentan, który ma do tego jeszcze grupę metylową. W ten sposób trzeba było sobie to rozkminić. Skąd to wiem w takim razie? Ano stąd, że mamy w tym miejscu tak naprawdę jedną możliwość tylko, żeby powstał trzeciorzędowy atom węgla-1. To dokładnie był ten. Tutaj on musiał posiadać atom bromu. Tutaj też dodatkowo musiał znajdować się Atom bromu, no i po prostu te atomy bromu zostały odłączone, i następnie w tym miejscu po prostu powstało nam odpowiednie wiązanie. Czyli mieliśmy metylocyklopentan jako ten wzór. No i to jest nasza nazwa, którą tutaj trzeba było też uzupełnić. Idąc dalej, tak samo na przykład może się pojawić prośba o jakiś akwakompleks. To zadanie jest omówione na kanale, także przejdę dalej, bo widzę, że tym bardziej tu z małą czcionką się znalazło. Na przykład zadanie, które już było wcześniej, w maj 2022, narysować wzór elektronowy chlorku boru. Tym razem, czyli ten chlorek boru, trzeba było rozpisać nie tyle sam wzór półstrukturalny, ale wzór elektronowy to również ważna rzecz, bo trzeba w nim uwzględniać wolne pary elektronowe oraz wiązania koordynacyjne, więc bardzo istotne, żeby tutaj nie zapomnieć o tych wolnych parach elektronowych, bo w przypadku tego wzoru było ich aż 9. Dalej zadanie, które też było bardzo problematycznym. Natomiast myślę, że dla kruków i krukin ten element zaskoczenia już odpada w tym momencie, bo już sobie je wielokrotnie przerobiliśmy. Mamy na myśli tutaj kwestię tego, jaki jon występuje dokładnie, anion w nadtlenku sodu i jaki anion w tlenku sodu. W nadtlenku ten anion to O2-2-, w tlenku ten anion to O2-2-. Jak ktoś ma jakąś wątpliwość, to może napisać na czacie, zobaczymy, czy się jakieś wyjaśnienia dodatkowe pojawią. Następnie mamy zadanie w którym mamy napisać wzór sumaryczny substancji B na tym schemacie jeżeli wiadomo że po zajściu reakcji i odsączeniu osadów w roztworze obecne były kationy sodu i aniony chlorkowe czyli potencjalnie spodziewamy się że musiał tutaj zostać musiała tutaj zostać mocna zasada no bo powstał nam wodorotlenek miedzi 2 jako osad natomiast do tego też były kationy sodu dostępne w roztworze czyli w tym miejscu mamy Na+ czyli no po prostu tym są substancją musiało być NaOH w takim razie i to trzeba było sobie rozkminić no i dalsza część to było równanie w dalszej części również mieliśmy sytuację taką co do Borowodoru, czyli B2H6, B2H6, w tym miejscu i teraz co tutaj dokładnie trzeba było zrobić. No właśnie tu była cała ta informacja o tak tej reakcji później z nadtlenkiem wodoru jak to wszystko się dzieje i po prostu zapisać sobie główny produkt edycji oraz alkohol powstający w reakcji utlenienia produktu borowodorowania, czyli musimy sobie podążyć wtedy za schematem i w ten sposób po prostu rozkminić cały przykład, całe, całe zadanie także to jest też taka rzecz, na którą warto tutaj w szczególności być wyczulonym, jeżeli takie zadanie się pojawia, często to jest na zasadzie albo znajdź R, albo po prostu zweryfikuj to sobie na jakimś innym, na jakimś innym przykładzie i tutaj mamy tak. Uzupełnij poniższą tabelę, napisz wzór półstrukturalny grupowy. Głównego produktu reakcji adycji wody to 2-metylobut1N. Czyli w tym momencie my się opieramy na tym, co my już znamy. Tu jest ten 2-metylobut1N, więc tak naprawdę wystarczy, że sobie go przepiszemy. Czyli w tym miejscu to będzie to. Ten sam szkielet węglowy, i tu przy trzeciorzędowym atomie węgla będziemy mieli odpowiednio. Grupę hydroksylową, bo będzie ta reakcja zachodzić zgodnie z regułą markownikowa. Reguła markownikowa mówi nam o tym, że wodór idzie tam, gdzie ma więcej przyjaciół, a ten drugi podstawnik tam, gdzie tych atomów wodoru jest mniej, czy po prostu tam, gdzie jest atom węgla o wyższej rzędowości, na przykład. W ten sposób mamy już jeden wzór. Napisanie jego nazwy to nie będzie problematyczne, bo będzie to po prostu dwa metylobutan-2-ol. Natomiast alkohol powstający w reakcji utlenienia produktu borowodorowania, czyli tak jak tutaj mamy sytuację. Mm, alkohol powstający w reakcji utlenienia produktu borowodorowania 2-metylobut-1-enu. Produkt borowodorowania 2-metylobut-1-enu, czyli procesu, który tutaj jest opisany i tutaj bardzo ważną informacją było tylko to, że to jest dwuetapowy proces, który jest praktycznie jedynym sposobem otrzymywania pierwszorzędowych alkoholi z alkenów zawierających wiązanie podwójne na końcu łańcucha. Czyli to jest właśnie to, co trzeba było wychwycić, zawoalowane w treści ta reakcja zachodzi niezgodnie z regułą markownikowa. I kto robił? Lecimy z alkoholami, ten był w stanie sobie jak najbardziej z tym zadaniem poradzić, bo już kojarzył to wodorowanie. Więc w tym miejscu po prostu trzeba było sobie zapisać produkt, który powstałby, gdybyśmy grupę hydroksylową podstawili, ale do atomu węgla dokładnie pierwszorzędowego. Dokładnie tak jak to zostało opisane w informacji. Ok, zerknę sobie szybko na czat. Właśnie, głośność, głośność streama. Jest OK z głośnością streama, czy, czy coś tutaj jeszcze głośniej ustawić, to od razu dopytam. No bo, jakby nie patrzeć, to może być też kwestia odbioru, ale weryfikowałem sobie też, żeby zwiększyć tą głośność przed samym startem. Także możesz dać znać w tak zwanym międzyczasie. Dobra. Dalej mamy tak. Zawsze jak jest reakcja dla samego metalu amfoterycznego Z zasadą to się wydziela wodór. Dokładnie tak. I też wodę dodajemy dodatkowo. Także tu się zgadza Kacper. Super. Dobra. Ok. Dobra, to może bliżej siebie mikrofon przesunę i także, tak powiem, będę starał się tutaj w miarę statycznie być. Może to w ten sposób się rozwiąże. Zobaczę jeszcze, czy to jest kwestia inputu, może. Nie, input jest. Wszystko powinno być maksymalnie. Dobra, e, mogę jeszcze szybko jedno ustawienie sobie zweryfikować. To zaraz poproszę tylko o informację zwrotną co do tego. E, mogę trochę zmniejszyć po prostu tłumienie hałasu i zobaczymy, czy to trochę nam pomoże. Dobra, może teraz, może teraz będzie trochę lepiej, bo właściwie nie, nie zmieniałem tych ustawień dość dawno, a widzę, że jakby przed streamem jak testowałem, to tutaj lekko modyfikację zrobiłem i zobaczymy, czy może teraz lepiej. Czy że tak powiem nie ma przesteru w drugą stronę, możesz mi dać znać od razu. Mhm. Dobra. I teraz co my tutaj mamy dalej? Tak, bliżej lepiej. Dobra, bliżej lepiej. Jakby był przester czy coś, to też dajcie znać, bo ja po prostu nie mam tutaj siebie w tym momencie na słuchawce, a yy, będę wiedział od razu. Twitter, na Twitterze są już przecieki. Co za czasów dożyliśmy, że przecieki naturalne są na Twitterze. Podobno ma być chemia kolorowa i dwa ogniwa do uzupełnienia. A to sobie powiemy co do tego, co trzeba z tych ogniw umieć i na, na czym warto się skoncentrować. Jest lepiej. Dobra, dzięki, dzięki za informację, bo tu mogę zawsze to zmodyfikować w razie czego. Jeśli chodzi o te, że tak powiem, przecieki maturalne, to nie przejmuj się tym, każdy może sobie swoje spekulacje robić. Ja robię całą prognozę dzień czy dwa przed maturą. I zdarza się, że nawet coś mi się pokryje ogólnie. Także to, to jest tak, że wiesz, że można się spodziewać, jakby przewidywać jakieś trendy, tak jak to robimy tutaj. Okej, okay, lecimy dalej. Co mamy dalej w konkretnym wzorze? Tutaj akurat trzeba było ustalić wzór półstrukturalny ciekłego produktu reakcji, czyli wiedzieć, wiedzieć, który z nich jest cieczą. Jeden był gazem, drugi był cieczą. Tutaj chodziło po prostu o to, że w tej wyższej temperaturze mieliśmy odwodnienie alkoholu, czyli powstawał nam eten, inaczej etylen, czyli gaz. Natomiast w tej reakcji, którą tutaj mieliśmy z H2SO4, w niższej temperaturze, no to po prostu musiał nam powstać ester. Jakby nie patrzeć, tego byśmy spodziewali się, że to będzie ciecz. I jak widać, to była estryfikacja z kwasem nieorganicznym także takie rzeczy też warto kojarzyć. Marzec tegoroczny również dawał nam pytania zamknięte i tutaj możemy sobie powiedzieć o pytaniach zamkniętych. Są takie cztery kategorie, które wyróżniłem. Pierwsze to są pojedyncze pytania testowe ABCD, które z reguły jeden, może dwa na arkusz się pojawiają za jeden punkt. Ale też nie są takie proste, bo one są skonstruowane w taki sposób, że jak jakiś błąd merytoryczny popełnisz w myśleniu, to będzie pasował Ci ten inny wariant. Tutaj mamy tak, w laboratorium ten związek można otrzymać w reakcji polimeryzacji. No i trzeba było sobie wybrać właściwą nazwę w tym miejscu. Czyli co trzeba było zrobić? Trzeba było po prostu sobie cofnąć, można powiedzieć, te łapki, które mieliśmy w tym miejscu, no i odtworzyć w odpowiednim miejscu wiązania. Tutaj to wiązanie nam pęknie, tutaj będziemy mieli podwójne, pojedyncze, podwójne, czy jakiś skondensowany układ. To jest 2-metylobut-2n po prostu, tak jakbyśmy sobie go chcieli nazwać, bo tutaj mamy 4 atomy węgla i przy drugim atomie węgla znajduje się grupa metylowa. Co do dalszej części, w zadaniu 10 pytanie... Którą czynność należy wykonać. A to widzę, że za mało informacji mamy, żeby to zrobić w tym momencie, to nie jest przeklejone. Natomiast chodziło tutaj po prostu o wyróżnienie czynności laboratoryjnej. I teraz ważna rzecz. Nie by się tak mówiło, że te czynności laboratoryjne są poza podstawą programową, a nagle w maju 2022 trzeba sobie to zaznaczać. No nieźle. E Drugi typ zadań to jest prawda-fałsz i tu jest bardzo ciekawa tendencja, którą chciałem pokazać. Zarówno w marcu, w maju, jak i w czerwcu 2022, zamiast trzech zdań prawda-fałsz, pojawiają się dwa zdania prawda-fałsz za jeden punkt. Czyli można powiedzieć, jakby ktoś trafił na ślepo, to zamiast 1 na 8 ma szansę 1 na 4, ale dalej trzeba być pewnym tych odpowiedzi i sobie dobrze, tutaj te zdania wszystkie przeanalizować. Inny przykład to są podkreślanki, które lubią się pojawiać masowo i też jest to taki typ zadań, po którym trzeba sobie po prostu wyróżnić. Który z wariantów jest prawidłowy, ale jak widzisz, tutaj mamy trzy rzeczy do zaznaczenia i trzy e, opcje, e, w których możemy się pomylić. A i tak to jest za jeden punkt. Więc jedna pomyłka to już jest strata punktu. Trzeba być bardzo pewnym tego, co się zaznacza w takim pytaniu zamkniętym. Kolejna podkreślanka, która pojawiła się w maju 22. Tak samo mieliśmy w czerwcu 22 tego typu sytuacje akurat z promieniami kationu, promieniami anionu. Także tu temat może być naprawdę dowolny i na to też trzeba mieć tutaj szczególną uwagę zwróconą. No i czwarty przykład to uzupełnić spośród podanych. Wtedy warto trzymać się polecenia, i tak można by sobie ująć, że to jest to częściowo zamknięte, bo mamy w tym miejscu wybór tak jakby e, trz, pięciu kątów, tak, i musimy. Wypełnić trzy z nich, tak na dobrą sprawę, więc to jest tylko, tylko kwestia tego. Podobna sytuacja. Tutaj akurat mamy po prostu wybrać odczynniki, jakie są spośród zestawów, które są podane, więc nad tym się trzeba skoncentrować. Dobra, przeszliśmy przez tą część. Starałem się jak najpłynniej, żeby też nie zajmowało to dwóch godzin, to, to co tutaj jest najczęściej, bo oczywiście to można by sobie rozciągnąć nawet i do czterogodzinnego streama, taką osobną część. Mhm. Natomiast natomiast to jest, to jest istotne, żebyśmy tutaj mniej więcej sobie taki zarys zawarli. Dobra. Jakie tutaj źródło tych przecieków? Twitter plus osoby, które już pisały na wszystkie poprzednie grudniowe matury się sprawdziło, więc myślę, że teraz też otwórczość i przemiany beta też mogą być jak najbardziej. Mhm. Zadanie za 4 punkty za Oczywiście nie wiem, czy to będzie, ale takie coś udało mi się czytać. No to też oczywiście zobaczymy już jutro i tutaj będzie możliwość, żebyśmy sobie nawet ten arkusz omówili. Także tutaj zostań do końca, żeby się dowiedzieć więcej na ten temat. Czy jakieś pytania na ten moment? Czy coś tutaj jeszcze wyjaśnić, dopowiedzieć? Starałem się na bieżąco odpowiadać, ale zobaczmy, może jakieś pytanie się tak, w tak zwanym międzyczasie pojawi i zobaczymy, co tu jeszcze ewentualnie mogę, mogę dodać. Także chwila na zastanowienie się i zaraz zobaczymy, czy jakieś, jakieś pytania, zanim przejdziemy do części trzeciej. Czy będzie omówienie jutrzejszego arkusza na kanale? Dokładnie tak. Oczywiście, że będzie standardowo, jak zawsze się nowy arkusz CK pojawia, to ja go tutaj omawiam na live. Także też jutro takiego live'a można się spodziewać o godzinie 13. I to właśnie będzie ta część, o której powiem na sam koniec. Dodatkowo jeszcze przypomnę. Także warto, warto się pojawić i sobie przeanalizować ten arkusz. Jeżeli jesteś maturzystą 2015 i poprawiasz maturę, to też warto po prostu sobie ogarnąć ten temat w taki sposób, żeby na przykład rozwiązać ten arkusz i zmierzyć się z nim. Ponieważ takie pytanie dostałem od kruków i krukiń, czy będą zaznaczone. Zadania do matury 2015, a które do matury, w sensie, że do obydwu matur pasują, a te, które są tylko do matury 2023, też coś takiego będziemy mogli oznaczyć, jak najbardziej, żeby było jasne, które zadania można sobie pominąć, jeżeli ktoś zdaje maturę 2015. Ok, no to przechodzimy, bo widzę, że w tym momencie, na tym momencie pytania wyczerpały, do kruka trzeciego. Co nas jeszcze dzisiaj czeka? No, czeka nas jedna istotna kwestia, ale to jest kwestia związana z tym, co się zmienia w podstawie 2023 względem podstawy 2015. Pierwsza rzecz to jest inny dokument służący za podstawę programową. Sporo się pokrywa, naprawdę dużo się pokrywa, jak to weryfikowałem, i niektóre zagadnienia wracają. Zaraz sobie powiemy dokładnie, które po dokładnej analizie, e, takiej w przyspieszonym formacie. Druga rzecz to nowe karty wzorów, czyli właśnie z tych z żółtą okładką, ze znakiem zapytania. Przechodzimy na kosmiczne karty wzorów. Jaka jest różnica? Trochę więcej danych, trochę więcej podpowiedzi. Taka bardziej rozszerzona ta mapa jest. I do tego też na przykład mamy rzeczy, które są kolorowe, typu wskaźniki pH, e, są też podpowiedzi związane na przykład z tym, jak tutaj e, weryfikować sobie reaktywność e, i ogólnie, już mówię, bo to jest strona dziewiąta, jeżeli dobrze pamiętam, Nie, strona mm, poprawka, strona siódma. Wpływ kierujący podstawników w pierścieniu aromatycznym, czyli nie to, które są bardziej aktywne, które są mniej, ale to, które kierują w pozycję orto i para, a które kierują w pozycję meta. Też jest to podane, więc nie trzeba tego znać na pamięć, ale trzeba kojarzyć, które podstawniki działają aktywujące i dezaktywujące. Jak to wiesz, no to wtedy jest to spore ułatwienie. Trzecia sprawa to jeszcze większy nacisk na analizę tekstu akademickiego, krytyczne myślenie, rozumienie tego, co opisuję. Można by się zastanawiać, jak to jeszcze większy nacisk dawać, jak w zeszłym podejściu maturalnym w maju ludzie mówili, że nawet jak mieli wydłużony czas, to czasem im tego czasu brakowało, a okazuje się, że jeszcze jak najbardziej można i to będzie coś, co będzie tutaj tematem. Jakie źródło tego, co mamy dalej omówione, to jest ten aneks do informatora o egzaminie maturalnym z chemii. On był wydany 13 czerwca tego roku. Aktualizacja była 26 sierpnia i to jest na maturę 2023 i 2024. Także zobaczymy, co będzie dalej, bo podobnie też format matury 2015 przez najbliższe dwa lata, czyli do matury 2023 i 2024 również jest formatem tym Pandemicznym, tak zwanym, czyli w wersji skróconej, to od razu zaznaczam, więc tych rzeczy jest trochę mniej, ale jak sobie zweryfikujemy ten aneks, to nagle okazuje się, że bardzo dużo rzeczy się pokrywa. I ja tylko teraz zaznaczę te rzeczy, które są ponad maturę 2015, bo to pełne opracowanie podstawy programowej 2022, które maturzystów 2015 poprawiających i tak dalej, obowiązuje do tej pory niezmiennie przez ten rok i następny, czyli do matury 2023 i 2024, jest zawarte na kanale, to jest prawie 50 minut omówienia, zmontowanego wcześniej, przygotowanego i możesz sobie to przejrzeć również jeżeli przygotowujesz się do matury 2023 bo pokrywa się jeden do jednego ponad te punkty, które wymienię teraz e, czyli ważna rzecz jest taka że z tej części skorzystają zarówno maturzyści 2015 jak i 2023 bo maturzyści 2015 będą wiedzieć co ich nie dotyczy maturzyści 2023 będą wiedzieć co ich wyłącznie tak ekskluzywnie dotyczy ale gwarantuję Ci, jak zobaczysz nie ma tego aż tak dużo pierwsza rzecz pisanie równań naturalnych przemian promieniotwórczych, czyli alfa, beta minus i sztucznych reakcji jądrowych. Z informacją z reguły, ale coś takiego może się jak najbardziej pojawić. Nie ma tego w podstawie 2015. Kolejna sprawa stosowanie e, równania Clapeyrona. Tak po prostu do obliczeń można powiedzieć, że z głowy może się pojawić bez informacji i to też trzeba mieć tutaj w szczególności na uwadze. Na maturze 2015 też już gościło w jakimś takim e, bardzo zmodyfikowanym formacie, ale nie trzeba było go znać z głowy. Kolejna rzecz, i tutaj chciałem na to zwrócić szczególną uwagę. Czy to jest tylko do matury 2023? Mamy rozpoznawanie typów hybrydyzacji SP2, SP3 orbitali walencyjnych atomu centralnego, i tutaj jest ten cały wsepr zawarty. Co to jest ten wsepr? Bo tutaj po prostu można powiedzieć jakieś niecodzienne metody obliczania tego, jaka to jest hybrydyzacja. Wsepr to jest to, na podstawie czego ja tu zawsze tłumaczę hybrydyzację, czyli to jest po prostu tak zwane ustalenie liczby przestrzennej. Liczba przestrzenna to jest suma dwóch rzeczy: liczba wiązań typu sigma plus liczba wolnych par elektronowych. Suma tych dwóch to jest po prostu liczba przestrzenna. I na podstawie wartości liczby przestrzennej możemy określić, jaki to jest typ hybrydyzacji. Jak liczba przestrzenna wyjdzie 2, to to jest sp, jak liczba przestrzenna jest równa 3, to sp2, jak liczba przestrzenna to jest 4, to jest sp3. To jest tyle. Nie ma nic więcej, jeśli chodzi o filozofię tego w także nie musisz się martwić tam ustalanie, liczeniem jakichś wzorów innych, większych i tak dalej. To jest wszystko, co trzeba umieć. Cała, dosłownie cała filozofia z tym związana i to do matury 2015 też obowiązuje, więc tu nie ma jakiejś wielkiej, tylko jest po prostu trochę inaczej opisane słownie więc no, to w zupełności nam tutaj wystarczy. Co do reakcji w roztworach wodnych, to tylko chciałem zwrócić uwagę, że pojawia się nam coś takiego jak KS oraz pojawiają się również wykonywane obliczenia z zastosowaniem takiego pojęcia jak iloczyn rozpuszczalności iloczyn rozpuszczalności również tutaj gości jak najbardziej. Trzeba mieć na uwadze jego pełne zastosowanie. Pozostałe rzeczy obowiązują do matury również 2015. Kolejna rzecz, redoksy. I to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba ogarniać do matury 2023. Jej bym się spodziewał. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji, utleniania redukcji na podstawie wartości potencjałów standardowych półogniw i pisanie odpowiednich równań reakcji. To jest to. To jest bardzo ważna rzecz, czyli żeby ogarniać ten szereg elektrochemiczny nie tylko na podstawie, a co jest wyżej, co jest niżej, tylko na podstawie tego, jak te wartości się tutaj przekładają, po prostu na realne, późniejsze wyniki tego, jak tutaj ta reakcja zachodzi. Czyli te potencjały, które są zawarte w nowych kartach wzorów, one są na stronie, bodajże to była strona, tak, strona dwunasta, trzeba po prostu płynnie z nich korzystać i wiedzieć, jak tutaj przebiega ta reakcja, w którą stronę, więc to warto mieć jak najbardziej przećwiczone. Z elektrochemii, co się pojawia? Proste rzeczy, to znaczy takie bardzo podstawowe, podstawowe pojęcia, co to jest półogniwo, anoda, katoda, ogniwo galwaniczne, klucz elektrolityczny, potencjał standardowy półogniwa, szereg elektrochemiczny to już wiemy i sem. Nie chodzi tutaj akurat o symulację egzaminu naturalnego, chociaż nie wiadomo, bo tutaj też pojawia się sem i ten skrót nie jest objaśniony. Więc myślę, że akurat pojęcie symulacji egzaminu naturalnego jest tutaj znane. Przez kruki i kruki nie mamy o co się martwić. Może też potencjalnie chodzić o siłę elektromotoryczną ogniwa, ale tego nie wiemy. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj pisanie równań reakcji zachodzących na elektrodach, czyli na katodzie i anodzie, ogniwa galwanicznego o danym schemacie. Projektowanie ogniwa, w którym zachodzi dana reakcja chemiczna, pisze też maturzysta schemat tego ogniwa. Czyli to jest wielka filozofia, żeby napisać na przykład, że reakcja załóżmy zachodzi Zn do Zn2, potem mamy klucz elektrolityczny i Cu2, zachodzi do Cu. Cała filozofia to jest to, co jest zawarte w tym drugim punkcie. A w trzecim obliczanie SEMU. No może to sugerować, że to jest siła elektromotoryczna, ogniwa galwanicznego tym bardziej, ale oczywiście nie wiadomo, bo skrót nie został objaśniony. Także to są. Te trzy punkty tyle z elektrochemii. Nie ma elektrolizy, nie ma praw Faradaya, także nie trzeba się o to martwić. Jest bardzo podstawowe wyliczanie rzeczy związanych z ogniwami i to ogniwami pierwszego rodzaju. No i cukry. Cukry to jest całość. Ja tutaj zaznaczam to ja jasno, żeby było wiadomo, bo do matury 2022 w formacie pandemicznym cukry zostały skreślone poza tymi rzeczami, które były na poziomie podstawowym. Więc tutaj z cukrami trzeba być dobrze zapoznanym do matury 2023, no bo to już nie jest okrojone w ten sposób. I teraz ważna rzecz bo też pojawiały się prośby o to, żeby, żeby informator tutaj rozwiązać, a pojawia się kwestia taka, że nagle z informatora 2023 aż 17 zadań, czasami całych, kilka poleceń, czasami pojedyncze podpunkty, są już nieaktualne, ponieważ została zaktualizowana podstawa programowa, przynajmniej do matury 2023, 24. Jak teraz do tego podejść? Przeanalizujmy sobie te zadania, które zostały wykreślone, to nam bardzo dużo powie. Pierwsza rzecz, obliczenie Entalpi. Nie ma, nie będzie i nie pojawi się od tak. Bo zostało wykreślone jasno, nie ma go w obecnej podstawie. Tak samo jakaś złożona analiza instrumentalna, tutaj mieliśmy akurat termogravimetry, jakieś obliczenia z tym związane, też to nie jest coś, co zagości na arkuszu. Tutaj akurat pojawiło się ciekawe zadanie. Wszystkie trzy podpunkty są skreślone. Chodzi o brak chloroformu do porównywania, generalnie tego, jak tam na przykład dany chloro, chlorowiec, czy ogólnie halogen pierwiastek 17 grupy się ekstrahuje do chloroformu. Mamy konkretne zabarwienie tutaj, tego nie mamy i tego nie musimy tak jakby znać z głowy, więc to też jest przydatna rzecz pod tym kątem. Następne zadanie, które się pojawiło, to była kwestia związana akurat z samym jakby formatem tego, jak to polecenie tutaj jest zrobione. Trzeba było obliczyć stężenie molowe badanego roztworu na podstawie wyników ucznia pierwszego i ucznia drugiego i wskazać ucznia, który to oświadczenie wykonał poprawnie, odpowiedź mamy uzasadnić. Ogólnie z uczniami mogą się pojawiać zadania, tylko po prostu sam format tego, co to polecenie wymagało jest skreślał. Pytanie, czy jest brak kryształów, skoro to zadanie jest skreślone. Jakie kryształy tworzy azotek litu i azotek boru na podstawie informacji? Mogą się pojawić tego typu rzeczy, tylko z bardziej znanymi treściami, ewentualnie w bardziej konkretny sposób będą one tutaj omawiane, więc kryształy dalej jak najbardziej obowiązują. Brak elektrolizy to jest zadanie 33, on nam tutaj jasno sugeruje, bo to było właśnie wszystko opisane, taka podkreślanka dla elektrolizy. Tak samo w 39 trzeba było zapisać, jakie reakcje zachodzą na nodzie i katodzie podczas reakcji otrzymywania bromu, czyli reakcji tutaj konkretnie elektrolizy. Podobna sytuacja jest dalej, jakby kontynuacja tej reakcji, która tutaj zachodziła, też brak elektrolizy. Czy brak kondensacji aldolowej, bo to zadanie zostało też wykreślone, co ciekawe, otóż nie, tam po prostu kontekst informacji był niezbyt, niezbyt szczegółowy i też yy, przez, to, przez to po prostu zostało to wykreślone. Kondensacja aldolowej czy reakcja aldolowej nie trzeba znać z głowy, tylko po prostu z informacją. Brak zadania 48, które wyglądało w taki sposób, informacja o błękicie indygo, następnie napisanie wzoru nieorganicznego produktu ubocznego tutaj opisanego pierwszego etapu syntezy oraz podanie stosunku molowego tlenu do związku drugiego, czyli taki jakby bardzo rozbudowane te związki organiczne tego typu schematy też bym raczej się tutaj tego za bardzo nie spodziewał. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to tutaj była kwestia tego, żeby ustalić wzór sumaryczny dla takiego związku, też to jest coś, co jest poza obecną podstawą. Natomiast kolejny podpunkt, który już wymagał uzupełnienia wzoru taflowego Haworta na podstawie tego, jak te cukry wyglądały, już było normalnie, więc też warto mieć to na uwadze, że cukry jak najbardziej są. Natomiast taka uzupełnianka tego typu, która się tutaj pojawiła nie zagościłaby na maturze. Co do tego typu struktury tutaj trzeba sobie określić, e, trzeba było sobie określić na podstawie struktury ortofenantroliny, dlaczego może ona pełnić podobnie kamonią funkcję ligandów w jonie kompleksowym, no to trzeba było po prostu odnieść się do tych wolnych par elektronowych, ale jak widać to zadanie też zostało wykreślone. Podobnie jak zadanie 55, co jest uważam na plus, bo tutaj trzeba było w ogóle jakby był opis elektroforezy generalnie i trzeba było e, do tego zjawiska jakby się tutaj odnieść, a to już bardzo w tą analizę taką instrumentalną wchodzi. Kolejne polecenie to mamy wybrać spośród przedstawionych polimerów ten, który będzie najłatwiej ulegał biodegradacji. Na podstawie tej całej informacji to też jest coś, co by się na maturze nie pojawiło od tak. Do tego też mamy zadanie 57, jak również 58. Tutaj dotyczące obliczeń termodynamicznych, ogólnie jest tą entalpią tworzenia, także to też nie będzie coś, co się od tak pojawi. I takie przewidywanie tego, jak ten reaktor zareaguje, też to nie będzie coś, co musimy wiedzieć z głowy. Tylko jeżeli by były na przykład potencjały dla tych reakcji podane, no to wtedy już prędzej jak najbardziej bardziej. Czy też takie właśnie sumowanie tych reakcji na podstawie etapów, które tutaj zachodziły, to też jest coś, czego raczej bym się nie spodziewał w tym miejscu. No właśnie, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Co z tym nowym nazewnictwem? Bo to jest coś, co po prostu przejawia się jako wątek chyba już z pół roku, jak nie dłużej, że nauczyciele, korepetytorzy, chemicy, autorzy i tak dalej, trąbią o nowym nazewnictwie. Że jest nowe nazewnictwo związków organicznych do matury 23, tylko ono jest prawidłowym, żadne inne tutaj nie będzie się zgadzało, nic bardziej mylnego, bo to jest bardzo konkretnie opisane przez dyrektora CKE. 15 listopada tego roku, informacja jasna. Na egzaminie maturalnym z uznane za poprawne będą wszystkie bezbłędne nazwy związków organicznych utworzone zarówno według dotychczas obowiązujących zasad, czyli np. tych opublikowanych w dostępnych na rynku podręcznikach akademickich, jak i te, które właśnie miały być tą aktualizacją, czyli nomenklatura związków organicznych, rekomendacje i upaki nazwy preferowane 2013. Z tego przetłumaczonego dokumentu. Natomiast w tekstach wstępnych, żeby się nie obawiać, i tak samo w poleceniach, nazwy związków organicznych, których zasady nazewnictwa zgodnie z nowymi wytycznymi uległy zmianie, będą podane w obu funkcjonujących systemach. Czyli to jest to, co zaznaczam od samego początku. Nie trzeba do tego przywiązywać jakiejś niesamowitej wagi i warto też weryfikować tutaj te informacje, bo bardzo często o tym, że to jedyne nazewnictwo jest tylko słuszne i nie ma innego niż to, które ktoś zaleca, to jest na przykład autor. Tej nomenklatury, czy po prostu ktoś, kto jest tutaj z tym, z tą kwestią powiązany, więc też to trzeba mieć na uwadze, że jakby wystarczy znać jedno nazewnictwo i naprawdę nie trzeba się tym przejmować, że o, jest tylko jedno, a co, jak napiszę tym drugim, też będzie w porządku, i tutaj nawet to jest jasno zaznaczone. Przejdźmy do pytań. Przejdźmy do pytań. Czy Nernst będzie z info? Potencjalnie mógł być z info, w sensie tak z głowy nie spodziewałbym się, żeby był, ale z informacją, jeżeli już, to tak. Mhm. Dobra, trochę widzę, że dyskusja się tutaj pojawiło w tak zwanym międzyczasie. Czy więcej będzie organicznej, czy nieorganicznej? Zakładam, ta tendencja idzie w kierunku, żeby tej organicznej było tak nie połowa arkusza, a powiedzmy jedna trzecia, także myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Mhm. Omówienie, jak zawsze, na kanale, oczywiście, jeśli chodzi o jutrzejszy arkusz. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądać ta diagnoza. Najbardziej ciekawy jestem NMR. Super Mario, ogólnie z NMR to wygląda sprawa tak, że tam nie ma nic zaskakującego. To znaczy, chodzi o to, że tamto po prostu jest wykorzystanie w bardziej zaawansowanej informacji do zadania. Równocenności atomów węgla, a nawet ostatnio na kanale była tłumaczona równocenność atomów ogólnie, także też można sobie zerknąć w razie czego na takie omówienie. I do tego też mamy tutaj tak. Aha, że nie będzie obliczania entalpii, tak samo jak turizm, to też sobie powiedzieliśmy. Mhm. Tak, bo w się nie ma tych zagadnień. Ok. Kierunek można wyznaczać regułą zegara, czy jednak warto to rob... warto skupić się na tych wartościach w tablicach i na ich podstawie wyznaczać kierunek. Słyszałem, że jest reguła zegara, ale do tej pory nigdy mi nie była potrzebna, chyba że jest to coś, co używam pod tą nazwą, szczerze mówiąc, także e, ciekawa rzecz, e, może sobie to później czujemy jeszcze. Natomiast ta reguła, w której po prostu porównujemy potencjały, jest najprostsza. Odwracamy tą reakcję, która ma bardziej ujemny potencjał i to jest właściwie tyle, jeśli o to chodzi, tylko trzeba brać pod uwagę, żeby to była reakcja redukcji, którą odwracamy wtedy. E, tak mhm. ciekawe jakie redoksy będą czy będzie jeszcze rekrutacja do kruczków? jak najbardziej, myślę, że Przemek musisz podesłać link taki, żeby dało się kliknąć tutaj no to masz można sobie wejść i jak najbardziej jeszcze zapisać się na, na rozmowę także zapraszam, zapraszam serdecznie Mhm. Czy jest jakiś zbiór zadań na stronie CK? To znaczy, jestem do matury 2015 obecnie, ale nie jest on aż taki obligatoryjny do zrobienia. W sensie można się nim posiłkować, ale to jest takie dodatkowe źródło zadań. Kalkulator naukowy dostępny na maturę, no to ten naukowy naukowy, czyli tam też mamy wszystkie dodatkowe funkcje, wprowadzenie logarytmu potencjalnie to może być istotne, czy przeliczenie sobie jakiś potęg tak samo. To jest do matury 2023 jak najbardziej. Mhm. Czy nauka, kalkulator naukowy jest dobrą sugestią, że utrudnią nam obliczeniu? Ja bym się spodziewał raczej, że to będzie właśnie łatwiejsze, bo nie trzeba będzie wszystkiego liczyć na prostym, a na formule 2015 niestety dalej obowiązuje kalkulator prosty, także tutaj widzę, że dosyć spory dyzonans w tym jest, jak to wszystko wygląda. Arkusz pokazowy z 2023 jest na kanale omówiony. Także musisz podesłać tutaj przemku link do tego arkusza. Które zbiory zadań polecam na ostateczne przygotowanie do matury? Ja mogę polecić te rzeczy, które są darmowe przede wszystkim i dostępne na kanale. Czyli tutaj mamy te wszechnice obliczeń chemicznych, wszechnice obliczeń fizykochemicznych, wszechnice obliczeń organicznych. 12 godzin takich merytorycznych treści na ostateczne przygotowanie do matury. Warto również rozwiązać sobie, również dostępny za darmo, bez reklam i z pełną Wideo SEM, czyli symulacja egzaminu naturalnego, która zrobiona była właśnie w takim formacie. Internetowe zasady. Internetowe zasady, arkusz mojego autorstwa, który jest dostępny na stronie króluczkichemicznej.pl. Tutaj myślę, że Przemek też zaraz będzie nas posiłkował len, e, linkiem co do tego. E, dobra. Można robić różnych autorów jak najbardziej, tylko po prostu kwestia jest tego, żeby te zadania opierały się na tekstach wprowadzających. I polecam też, jeżeli kupujesz jakiś zbiór, to żeby sobie zweryfikować, czy on nie jest po prostu kalką tego, co CKE oferuje. Bo arkusze CKE są dostępne za darmo i szkoda po prostu płacić za coś, co możesz sobie spokojnie wydrukować czy rozwiązywać bez, bezpłatnie, tak. Czy wiązania koordynacyjne wciąż obowiązują, czy można według wiedzy akademickiej je podmienić na Sigma IP? Nie, to znaczy, jeżeli masz wzór elektronowy, to wiązania koordynacyjne cały czas obowiązują. To na no to trzeba sobie zwrócić uwagę jak najbardziej. Dobra. E przerobiliśmy sobie pytania, to myślę, że przejdziemy do części bonusowej. Dwie godziny wyrobiliśmy się, także myślę, że całkiem niezły wynik, żeby sobie jeszcze coś tam powtórzyć ponad stream. Bonus, bonus dzisiejszy i na ten bonus trochę czasu będzie, żeby zrobić, bo bonus to dostęp do prezentacji z dzisiejszego streama, prezentacji do pobrania, do wydrukowania sobie, do przeklikania wszystkich linków, które tutaj mamy. Także to wszystko będzie dla ciebie dostępne. I teraz w jaki sposób, w jaki sposób ten dostęp dzisiejszy uzyskać? Tak jak wspominałem, w dniu jutrzejszym mamy omówienie próbnego arkusza CK Chemia 2023, grudzień, 21 grudnia. I żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego właśnie wydarzenia, jutro od godziny 13 będzie się ten stream rozpoczynał, to udostępnij na Facebooku nasze jutrzejsze wydarzenie z omówieniem arkusza próbnego CK W poście dopisz hashtag, hashtag tylko kruczki chemiczne. Link do postu jest na czacie. Możesz też polecić nasz kanał, jeśli uważasz, że warto na niego zajrzeć. Następnie napisz wiadomość do strony na Facebooku kruszki chemiczne o treści omówienie udostępnione i wyślij screena swojego posta. Czas na udostępnienie do godziny 20 dnia dzisiejszego, i co ważne, żeby to udostępnienie było z profilu reprezentującego prawdziwą tożsamość to jest taka jedna istotna rzecz. Także niecałe półtorej godziny, żeby to zrobić. Hashtag tylko kruszki chemiczne i link do wydarzenia. Klikasz sobie udostępnij i w ten sposób. Ważne też, żeby to było udostępnienie publiczne, także to są te rzeczy. I w ten sposób jest to obopólna korzyść, bo ty dostajesz prezentację, a więcej osób dowiaduje się o tym, że takie omówienie robimy. Nie mogę załapać jednej rzeczy, którą powtarzam. Jak dobrać współczynniki do reakcji? To znaczy, jeszcze tak zaznaczę, co do metali, reakcji metali z kwasami trzeba tylko kojarzyć trzy metale. I to do podstawy 2015 i do podstawy 2023. Jak reagują z kwasami utleniającymi? To jest. Mieć srebro glin. Tyle nie trzeba kojarzyć żelaza, chromu, glinu, a czy nie glinu, tylko tego magnezu, e, co tam jeszcze się lubi pojawiać, jakiś ołów, tego typu rzeczy. Absolutnie nie trzeba tego kojarzyć. Zawsze może mieć to na sprawdzianie, ale tego nie będzie na maturze, bo nie ma tego w podstawie programowej. To znaczy to, że może mieć to na sprawdzianie, to też jest takie średnie, bo no, powinien, powinien się ten sprawdzian jednak opierać na tym, co jest w podstawie. Ale to po prostu zaznaczam. Miedzi i srebro reagują bardzo analogicznie, a oglinie trzeba wiedzieć, że po prostu pasywuje ze wszystkim. Jak pisze Formułę 2015, tutaj widzę, że Jean e, załapał się jeszcze na to. E, czy myśli Pan, że warto zrobić sobie tak ten arkusz, e, a tak o ten arkusz z jutra? Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej myślę, że warto zrobić. E, jak najbardziej warto po prostu się tym dodatkowo e, zająć i sobie zweryfikować i sobie zweryfikować swoją wiedzę, ja też zaznaczę później, które zadania po będą po prostu, będą po prostu no, poza twoją podstawą, tak, że nimi nie musisz się przejmować, ale też sobie zaznaczyliśmy dzisiaj, które zagadnienia są poza podstawą. O której jutro pojawi się matura w internecie. Może ktoś weryfikował jak to było z biologią. Wydaje mi się, że jakoś koło godziny 9 powinna być. Po 9, także można sobie spokojnie usiąść, wydrukować i rozwiązać, a o 13 widzimy się na omówieniu w ten sposób. Okej. Okay. Jak są jeszcze jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Jeszcze mamy taką chwilę. Myślę, że dopóki jest tutaj 200 osób na żywo, to możemy to możemy jeszcze sobie pytania, taką sesję QA zaserwować na sam koniec. Także możesz dać znać, co tam jeszcze cię nurtuje. Ok, widzę, że Weronika potwierdza, że o 9. Super. Dobra, także kwestia udostępnienia i jak tutaj załapać się na prezentację. Prezentację każdemu indywidualnie wyślemy jako indywidualny plik PDF, także też to będzie po prostu do przejrzenia sobie później tą dzisiejszą, ze wszystkimi linkami i istotnymi rzeczami. Natomiast idąc dalej, to tutaj jeszcze kwestia pytanek. Czy jakieś pytania są na ten moment? Ok. Czy polecam zbiory PAC? W tym momencie mogę powiedzieć, że tam chyba są wydane dwie części, w sensie jakby dwa, dwa zbiory, dwie książki, czyli jedno to są zbiory, zadania, zadania, drugie to jest arkusze. Myślę, że obydwa można sobie przed maturą rozwiązać, w sensie, że tak powiem, nie zaszkodzi. Natomiast z tego, co się orientowałem, mając wersję sprzed lat i aktualną to jakby kupienie najnowszej a kupienie wersji sprzed kilku lat tak naprawdę to będzie kwestia tylko tego, że mamy inną okładkę. Więc też tutaj daję znać w razie czego, że jeżeli na przykład masz możliwość zapłacenia się z drugiej ręki z taki, w takim zbiorem, no to wtedy też możesz sobie możesz sobie coś takiego coś takiego zrobić i też oczywiście jakby tu jest ważne, żeby robić, żeby robić zadania, robić arkusze z różnych źródeł. Natomiast y, kluczowe jest to, żeby po prostu sięgać do tych zadań, które właśnie mają informacje wprowadzające, które mają już te teksty, które są bardziej przekrojowe, nie dotyczą tylko jednego zagadnienia, y, bo na przykład na takich zbiorach, gdzie tak to jest realizowane, to też rzeczywiście jest to, y, jest to średnio y, przydatne. Oj, Jean, ja już widzę, czemu ty się musisz tutaj ukrywać w tym gąszczu wszystkich innych maturzystów. Ja już to widzę, po tym czacie widzę. Jeśli chodzi o przemiany jądrowe, taki przykład, który się pojawił, to był w marcu 2022 arkuszu tym pokazowym, który jest omówiony na kanale. On dotyczył tenesu, czyli jednego z tych pierwiastków, które jeszcze w starym formacie zostały zaznaczone tymi dwoma czy trzema literami U. Dobra, czy wytłumaczę na szybko ten wpływ potencjałów? No dobra, to weźmy sobie karty wzorów i pokażę, o co chodzi szybko z tymi potencjałami. Znaczy taka najprostsza reguła, zawsze warto się oprzeć na przykładzie, który jest dla nas najprostszy. Możemy sobie na przykład to skojarzyć w taki sposób, że no, taka sztandarowa reakcja związana z ogniwami, to jest generalnie to ogniwo, mówi się Daniela, czyli ogniwo, w którym mamy cynk, tak, który reaguje z jonami Cu2+, i powstaje nam Zn2, plus wydziela nam się mieć. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Czemu to zachodzi w ten sposób? Chodzi o kwestię potencjału. Otóż potencjał redukcji jonu Zn2, do metalicznego cynku jest równy, to jest to E0, minus 0,76 V. Natomiast dla jonu CO2, taki potencjał redukcji to jest dokładnie plus 0,34 V. I teraz tak, to jest po prostu taka złota metoda, złoty trik. Żeby nam wyszedł dokładnie ten schemat reakcji, my nie zamieniamy reakcji, która tutaj jest, jakby kolejnością, tej, która ma wyższy potencjał. Wyższy potencjał ma ta reakcja redukcji miedzi, więc jej nie zmieniamy, ale zmieniamy tą, która ma niższy potencjał. Niższy potencjał, bo tu jest ujemny, ma reakcję redukcji cynku. Dlatego odwracamy ją w lewą stronę z prawą. Elektrony nam się skrócą i wtedy wyjdzie nam właśnie to, co my mamy tutaj na górze. Czyli Zn plus Cu2 plus i potem prawa strona. Cu plus Zn2 plus. Możesz dać znać, czy się rozjaśniło, czy chcesz jeszcze jakieś przykłady dodatkowe? Ojejku, widzę, że recenzję zbiorów. Właśnie, to jest to pytanie. Czy ktoś by chciał się... Czy bylibyśmy tutaj odbiorców, gdyby takie recenzje zbiorów się pojawiły, jako na przykład osobne materiały wideo? To jest moje pytanie do Ciebie jeszcze. To jest takie moje pytanie do Ciebie jeszcze. Poza tym, czy tutaj te potencjały się zgadzają, to możesz dać znać. Czy wystarczy udostępnić na grupie prywatnej wydarzenie Arkusza z Chemii 2023? Znaczy, nie wiem, jakie są reguły tej grupy prywatnej yy, z tym wydarzeniem, yy, bo to chodzi o to, że jeżeli to jest grupa prywatna, do której nie mamy dostępu, to nie mamy tego później, jak w ogóle zweryfikować udostępnienia, więc to może być ewentualny problem. Jeżeli to jest grupa, która ma jakieś reguły, że tam na przykład nie życzy sobie reklamowania, no to też trzeba to wtedy uszanować. Yy, dobra. Tak, publicznie wrzuć na swój profil, po prostu, i to też wtedy dotrze do wszystkich, którzy potencjalnie y, mogą tutaj potrzebować takiego wsparcia, czy takiego omówienia szukają. Karolina zrozumiała. Recenzje super by były, recenzje byłyby przydatne. No, tylko że ja do recenzji bardzo merytorycznie podchodziłbym i też no, zakładam, że musiałbym sobie dokładnie przerobić dany zbiór, porównać go też pod kątem na przykład wydań z różnych lat. To znaczy, właśnie, czy warto kupić, w sensie czy wersja najnowsza coś wnosi, czy wnosi tylko nową okładkę, bo też tak czasem się zdarza i autor oczywiście zaznaczy, że najważniejsze jest, żeby kupić najnowszy zbiór, ale jaka jest, jaka jest rzeczywistość, jakie są realia, to też może zależeć od autora, od zbioru. Okej. Okay. Kiedy cząsteczka jest polarna? Dobre pytanie. Ktoś chce odpowiedzieć Natalii, kiedy cząsteczka jest pora, polarna? Yy, musimy sobie wyróżnić oczywiście dwa bieguny, tak? Biegun do, do, cząstkowy dodatni, ujemny i te ładunki nie mogą się znosić nawzajem, czyli nie możemy mieć takiej sytuacji jak na przykład w CO2. Bo choć po CO2 spodziewamy się, że jest cząsteczką polarną, no to tutaj mamy sytuację taką, że nie będzie dipolem, tak? to tyle, bo te ładunki po prostu się znoszą w tym miejscu. tak? Czyli tu mamy cząstkowy ładunek dodatni na atomie węgla, tu mamy cząstkowy ładunki ujemny na atomach tlenu, ładunki po prostu nawzajem się znoszą, więc nie mamy tej polaryzacji takiej faktycznej, jakby takiej jak w dipolach. Natomiast możemy powiedzieć, że wiązanie węgiel-tlen jest jak najbardziej spolaryzowane. O, tutaj bardzo ładnie też zostało opisane od El Michalus. To opisał, że jeśli ma moment dipolowy, różny od zera, dokładnie. A co do ten moment dipolowy, to już trochę w tę chemię fizyczną, fizykę wchodzimy, czy właśnie taką chemię molekularną może bardziej, ale też już tego w podstawie obecnej nie ma. No to jest właśnie kwestia tego, kwestia tego, tej wartości jakby wynikającej z tego, jak te atomy są ułożone. Ok. Dobra, widzę, że w tym momencie mam już mniej niż 200 osób, także myślę, że będziemy zmierzać ku konkluzji. Pamiętaj oczywiście, żeby przed arkuszem e, jutrzejszym po prostu wyspać się, zregenerować się. W sensie nie rób czegoś takiego, że teraz będzie ten tak zwany, ktoś nazywa cramming chyba, tak, że e, uczysz się całą noc przed, przed tym. E, tak. E, Próba palności pierwiastków w bloku S przyłożyć się. Znaczy, bal w promieni nie trzeba znać do matury, to mogę od razu powiedzieć. Także o to nie musisz się martwić, nawet jak tam w jakimś zbiorze się pojawiały, to na maturze ich nie będziesz miał. Także yy, widzę, że tutaj fluktuacja jest. Co chwilę pojawia się z powrotem 200 osób, chwilę później znika. Także jeśli o to chodzi, złota reguła na rysowanie wzorów Hawarta zobaczcie sobie wszechnicę chemii organicznej 1.0, tam to było tłumaczone na pewno jak te wzory narysować. Myślę, że też lecimy z, z związkami wielofunkcyjnymi, tam też na pewno będą takie dwa miejsca, do których bym ci odesłał Michał, żeby sobie zobaczyć na przykładach jak rysować te wzory Hawarta i się nie pomylić przy tym. Dobra, także. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze aktywne uczestnictwo. Naprawdę super frekwencja. Bardzo ładnie też widzę, że tutaj kultura jest trzymana w, na czacie i naprawdę takie pozytywne miejsce do przyswajania wiedzy się tworzy również dla wszystkich, którzy chcą po prostu się uczyć za darmo i bez reklam. W ten sposób po prostu płynnie ogarnąć sobie te zagadnienia. Także widzimy się już jutro. Przypomnę jeszcze tylko żeby uzyskać dzisiejszy bonus hashtag tylko kruczki chemiczne i udostępnienie dzisiejszego wydarzenia oraz wysłanie do nas wiadomości na facebooku kruczki chemiczne i to do dnia dzisiejszego do godziny 20.00, obowiązuje, a mnie pozostaje życzyć Tobie owocnego przyswajania wiedzy, no i do zobaczenia już na jutrzejszym lub kolejnym streamie. Do następnego razu. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Kruk.